Chcielibyśmy bardzo serdecznie przywitać wszystkich naszych widzów i słuchaczy. Będziemy mieli przyjemność poprowadzić dzisiaj kolejne spotkanie z cyklu Filozof na kanapie. To ja nazywam się Ismyna Leśko i jestem uczestniczką letniej szkoły Filozofuj. To może tak parę słów o mnie. Jestem z Jarosławia, po wakacjach będę w czwartej klasie w pierwszym liceum ogólnokształcącym imieniem Mikołaja Kopernika i interesuję się aktorstwem i żeglarstwem. A ja nazywam się Mateusz Mularczyk i też jestem uczestnikiem tegorocznej letniej szkoły filozoficznej organizowanej przez magazyn Filozofuj. Jestem tegorocznym absolwentem liceum ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi imienia Władysława Jagiełły w Płocku i przy okazji zwycięzcą 34. Olimpiady Filozoficznej. Na co dzień interesuję się literaturą rosyjską, twórczością Jacka Kaczmarskiego. A razem z nami jest profesor Artur Szutta, profesor Uniwersytetu Gdańskiego oraz redaktor naczelny magazynu Filozofuj i portalu Filozofuj.eu. Jest nam niezwykle miło. Dzień dobry, miło mi również. Nasza rozmowa będzie na pewno wielotorowa. Poruszymy dzisiaj bardzo wiele różnych tematów i właściwie przystępujemy do niej z wielkim entuzjazmem. No to Arturze, pierwsze krótkie pytanie na początek. Kiedy zaczęła się twoja przygoda z filozofią i od czego ona się w ogóle zaczęła? No, zaczęła się dosyć późno. To była przejście z trzeciej do czwartej klasy liceum, wakacje, dyskusja w polu z kosą w rękach. Pamiętam, że z takim seniorem wujkiem kosiliśmy żyto po burzy. I on mówi tak, czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego słońce, kiedy zachodzi, jest takie duże, a w środku dnia, jak jest wysoko na nieboskłonie, jest znacznie mniejsze. No i tak sobie zastanawiałem się. Oczywiście myśleliśmy coś o soczewkowaniu w atmosferze. I tak pomyślałem, o, taki fajny temat, można o nim myśleć oczywiście jako fizyk, ale też można filozoficznie do tego podejść. I powiedziałem, chyba pójdę na filozofię. To był ten moment, a potem była pierwsza lektura filozoficzna, Świadomość upływu czasu Husserla po dwóch stronach, a może nawet po półtorej strony. Stwierdziłem, że oj, chyba nic nie rozumiem. Rozumiemy. Czyli ta letnia rozmowa była już jakby pierwszym sygnałem do tego, żeby później organizować raczej letnie szkoły filozoficzne niż zimowe. No, może nie było to uświadomione, ale można powiedzieć, że jakaś antycypacja miała miejsce. Okej. To w takim razie może ja przejdę do drugiego pytania. Już trochę takiego bardziej dotyczącego naszego świata wokół. I chciałbym cię zapytać o to w sferze poznania. Czy według ciebie jest coś, czego nie warto poznawać? Jeśli rzeczywiście by tak było, to jakie kryteria można było zastosować do tego, że coś lepiej jest pozostawić właśnie takim niepoznanym? W różnym tego słowa znaczeniu można ująć słowo warto bądź nie warto. Nie chodzi może o to, że są rzeczy nieinteresujące, ale być może są rzeczy, które są niebezpieczne. I przychodzi mi na myśl takie słowo z opowieści z Narni, chyba to tak jest tytuł tej książki, tak jest. Chronicles of Narnia, w każdym razie w języku angielskim. W pierwszej części, czy w pierwszym tomie, tak to nazwijmy, jest historia, no, postać, która chyba jest znana jako Królowa Zimy. Ale zanim została królową zimy, to była czarownicą na jakiejś innej planecie i tam prowadziła badania, w wyniku których dowiedziała się, jak wypowiadać pewne słowo, gdy się je wypowie, zabijając wszystko, co jest żywe na danej planecie. I zakładam, że istnieją takie fakty, prawdy, które mogą być równie niebezpieczne jak to słowo i tych chyba nie warto poznawać i przybliżać innych do poznania. I cała reszta wydaje mi się, że może być zawsze interesująca. Okej, ale uważam, że właśnie możemy zgodzić się co do tego, że właśnie takie fakty czy prawdy mogłyby istnieć, ale jeśli tak, to jakby jak je oddzielić od tych jakby rzeczy, tych stanów, które możemy jednak poznawać bez jakiegoś większego niebezpieczeństwa? Jakie kryterium można było tutaj zastosować? Myślę, że warto myśleć o konsekwencjach. Czyli jeżeli ja sobie tam coś poznaję po cichu, nie prowadzę jeszcze jakiejś publicznej działalności typu grant, badania, gdzie inni są zaangażowani i publikujemy wyniki badań, tylko prowadzę jakąś tam refleksję i dochodzę do wniosku, że tego rodzaju wiedza, która gdzieś byłaby na końcu tej ścieżki,
poznawczej, na której ja teraz sobie rozpoczynam taki spacer i pierwsze rozeznanie, no to wydaje mi się, że po prostu warto milczeć i nie prowadzić dalszych badań. Oczywiście mógłby ktoś pomyśleć, że mam na myśli bombę atomową, energię atomową. Niekoniecznie. Akurat tutaj widzę też pozytywne strony, negatywne no, kojarzą się z wojną, ale być może są groźniejsze rzeczy, które mogłyby doprowadzić. Myślę, że jednym z nich, ja chociaż nie jestem specjalistą z fizyki, więc nie chcę tutaj mówić, wygenerowanie czarnej dziury. To nie takiej na mikroskalę, bo podobno takie też można generować, ale taką, która mogłaby pochłonąć cały nas Układ Słoneczny i potem sobie rosnąć dalej już bez nas. Więc wydaje mi się, że są niebezpieczne prawdy, natomiast chyba nie ma nieinteresujących. Okej, okay, w ten sposób. A też z tego, co mówisz, jakby wynika, że powinniśmy odrzucać jakby te prawdy, które jakby jesteśmy w stanie przewidzieć, że mogą doprowadzić do wyłącznie złych konsekwencji. Bo w przypadku bomby na przykład podzieliłeś to na pozytywny wpływ i negatywny, ale z drugiej strony właśnie to chyba przy takim założeniu też możemy dodać, że będą pewne prawdy, co do których nie jesteśmy w stanie przewidzieć tego, do czego to ostatecznie doprowadzi. No, podejmujemy ryzyko poznając, tylko jeszcze jedno zastrzeżenie jest konieczne. Nie mam na myśli zakazów społecznie usankcjonowanych. Tak? Ja mam na myśli osobę indywidualną, która w swoim sumieniu podejmuje decyzję. Bo jeśli byśmy powiedzieli, że będzie jakieś konsylium, jakaś rada, która uznaje, co jest bezpieczne, co jest niebezpieczne, to ta rada już będzie niebezpieczna, więc lepiej, żebyśmy takich rzeczy nie robili. To jeszcze tak może... Wciąż odnosząc się do tego pytania, jeśli już rezygnujemy z jakiegoś poznania, to w takim razie co zyskujemy w zamian? To znaczy, czy to jest tylko poczucie bezpieczeństwa, czy właśnie to, że nie stosujemy jakiejś przemocy, czy jednak no, kryją się za tym jakieś inne wartości jeszcze? Może nie tyle rezygnujemy z poznania, bo możemy sobie prywatnie dalej drążyć jakiś temat, ale rezygnujemy z publikowania, ogłaszania wyników, które mogą podprowadzić kogoś innego dalej, do końca tej niebezpiecznej ścieżki. Więc może nie musimy rezygnować z samych rozważań, ale jakieś zabezpieczenie, coś w rodzaju niedopuszczenia na świat pewnych informacji, które są w naszej głowie. Załóżmy, że jest jakiś wynalazek typu bomba atomowa, ale które totalnie ma tylko destrukcyjne zastosowania, no to wtedy bym, jeśli bym coś napisał sobie, jakieś notatki prowadził, to bym je spalił. Okay. Ale to nie znaczy, żebym o tym nie myślał. Mhm. Rozumiem. To kolejne pytanie, dalej może trochę bardziej personalne. Czy gdybyś miał możliwość porozmawiać z jakimkolwiek filozofem, którego byś wybrał i o czym chciałbyś z nim porozmawiać? No, dobre pytanie. Pewnie byłoby ich wielu, ale pierwszy, który przyszedł mi do głowy, to jest Arystoteles. I chciałbym z nim pogadać o Phronesis. Tak może tylko wtrącę, ale dlaczego nie Husserl, żeby go zapytać, o co mu chodziło w tych pierwszych kilku stronach? No, po pierwsze dlatego, że już nie pamiętam, co ja tam wyczytałem. A, rozumiem. A to, co mi zostało w pamięci, to pewne zniechęcenie. Więc pewnie nie. Natomiast, no ponieważ coraz bardziej dochodzę do wniosku, że Arystoteles był bardzo mądrym człowiekiem. No, oczywiście był... Wszyscy uznajemy, że był bardzo mądrym, ale tutaj drugie bardzo mi się pojawia, że był bardzo, bardzo mądrym człowiekiem, jeśli chodzi o rozumienie cnót, mądrości, roli emocji w poznaniu moralnym. No, okazuje się, że najnowsza psychologia moralności zdaje się potwierdzać jego intuicję. A on nie dysponował takimi narzędziami poznania, jakimi my dysponujemy dzisiaj. No, pewne inne wątki, na przykład celowość w świecie, raczej rezygnujemy dzisiaj z mówienia o celowości w przyrodzie, chociaż wiem, że są takie książki, gdzie autorzy, z nich ma taki piękny tytuł, o reintrodukcji celowości w naukach biologicznych z podtytułem Zemsta Arystotelesa. Chociaż jest odwrotnie, jest Zemsta Arystotelesa, a potem w podtytule o reintrodukcji tego pojęcia. Więc pewnie z nim bym chciał się spotkać w pierwszej kolejności. Zgadzasz się z nim całkowicie, czy... jest jakiś temat, który masz rządy i muszę byś go przekonać do swoich racji? Nie, raczej nie chciałbym przekonywać. Nawet jeżeli zapewne są rozbieżności, jak człowiek czyta coś, to w trakcie lektury zadaje sobie pytanie, ale dlaczego, ale może jednak nie. Natomiast raczej wolałbym usłyszeć, zamiast go przekonywać, to usłyszeć, jak on widzi w szczegółach pewne sprawy, a już sobie sam wnioski wyciągnę. Tak? To nie chodzi o to, żeby się przekomarzać, przekonywać, ale żeby zrozumieć. Czy chciałbyś go może zapytać o
zaginioną księgę poetyki? Pewnie tak, ale to nie byłaby pierwsza rzecz, o którą chciałbym pytać. Okej, rozumiem. No dobrze, no to może przechodząc do trochę innego wymiaru, właśnie takiego, wydaje się, etycznego. Mieliśmy okazję, przyjemność właściwie, już dość wiele powiedzieć o miłości, to znaczy rozmawiać ze sobą. I chciałem zadać takie pytanie, czy możliwa jest miłość nieegoistyczna, bo zakładamy, że taka ona właśnie powinna być, która jednak nie prowadzi do posiadania potomstwa. To znaczy chociażby z powodu biologicznej konieczności, a nie jakiegoś świadomego wyboru. Może to pojęcie egoistycznej miłości warto trochę jakoś światło na nie rzucić. Bo jeżeli mówimy o miłości ogólnie, to znaczy, że jest jakiś przedmiot tej miłości, który jest rozpoznany jako coś dobrego. No i tu mogą być różne dalsze etapy. Rozpoznaję coś jako coś dobrego i pragnę to dla siebie. No i w ten sposób mogę mówić o miłości do pieniędzy, tak? Mogę mówić o miłości do, nie wiem, do podróżowania, do pewnych doświadczeń, do przedmiotów, ale też mówimy o miłości do osób. I jeżeli chcemy, żeby to nie było sprowadzanie tej osoby, która jest przedmiotem naszej miłości, do rzeczy, no to znaczy, że musi pojawić coś jeszcze. Tak? Może być na przykład podziw dla tej osoby, ale musi prawdopodobnie, jeżeli ta miłość ma być w pełni międzyosobową miłością, otwartość na tej osoby potrzeby, na jej pragnienia, czyli musi za tym iść chęć dobra, niesienia dobra lub żeby dobro zdarzało się tej osobie. I to można wyobrazić sobie, że są dwie osoby i tylko do siebie, do tych dwóch siebie ograniczają te pragnienia. Jeśli jednak założymy dodatkowo, że dobro osoby zakłada jej rozwój osobowy i że miłość do innych osób jest koniecznym elementem takiego rozwoju, to można się zastanowić, dlaczego mielibyśmy zrezygnować z szansy na potomstwo, które byłoby okazją do nowego wymiaru miłości dla innych osób, bo inaczej się kocha osobę już dojrzałą, dorosłą i jeszcze tą, z którą jesteśmy w relacji bliskiej. Inaczej natomiast bezbronną, nową osobę, która no jest taką czystą potencją, możemy powiedzieć, i nasze zachowanie ma diametralny wpływ na los tej osoby. Nasza odpowiedzialność za tą osobę jest diametralnie większa. No, wydaje mi się, że no owszem, można sobie wyobrazić rezygnację z takiej szansy na rozwój z różnych powodów, bardziej lub nieuzasadnionych i etycznie usprawiedliwionych. Chyba by zależało dużo od tego, dlaczego rezygnujemy z takiej szansy na więcej miłości, na większy rozwój osobowy. Jeśli żyjemy w ciężkich czasach, powiedzmy jakiejś brutalnej wojny, no to chcemy zaoszczędzić przyszłym ewentualnym pokoleniom czy naszym dzieciom no takiego brutalnego losu i rezygnujemy z rodzicielstwa. Umiem sobie to wyobrazić. Natomiast jeśli no, można dyskutować, czy żyjemy w takich czasach obecnie, tak, bo ktoś mógłby za antynatalizmem argumentować nie takim globalnym, ale lokalnym. To znaczy w naszych czasach, kiedy grozi nam katastrofa ekologiczna, jeśli by mnie taka osoba przekonała, że rzeczywiście jest to nieuniknione, to należałoby się zastanowić, czy może nawet nie jest naszym obowiązkiem nie sprowadzać tych dzieci na świat i nie byłoby to wbrew miłości. Tak? Tylko raczej powiedziałbym, że byłoby to w imię miłości dla tych potencjalnych dzieci. Natomiast jeśli motywacją byłaby tylko chęć robienia własnej kariery albo niechęć do podejmowania wysiłku, no to wtedy bym taką miłość nazwał egoistyczną. No i wydaje mi się, że ona raczej by musiała być oceniona negatywnie. Rozumiem. Co nie znaczy, że nie byłaby miłością, tylko byłaby niedojrzałą miłością. Ja rozumiem tę perspektywę i nawet się zgadzam, ale chciałem doprecyzować trochę, że miałem na myśli o takim wyjściu trochę z tej sfery wyboru. Znaczy zakładam, że jest na przykład jakaś para, która podejmuje decyzję, że jednak chcę realizować tę miłość dojrzałą i chcę na przykład realizować ją poprzez potomstwo, ale istnieją pewne jakieś okoliczności, które to uniemożliwiają. To znaczy na przykład problem bezpłodności, dajmy na to. Rozumiem. No to w takim przypadku chyba pytanie jest mniej prowokujące. Można by powiedzieć, że no nie można odbierać szansy na głęboką miłość osobom, które nie mogą się rozwinąć w jakimś jednym aspekcie, tak, tejże miłości. Jest cała masa innych możliwości.
można dawać siebie, jeśli mogę tak powiedzieć, szerzej niż tylko w tym kręgu dwojga ludzi, na wiele różnych sposobów. Więc wydaje mi się, że oczywiście jest jak najbardziej taka, ale to nie będzie egoistyczna miłość wtedy. Mhm. Czyli takimi sposobami będą na przykład, żeby ją... No, angażowanie się w życie społeczne, nie, lokalnej wspólnoty, nie tylko lokalnej, robienie czegoś dla świata, dla potomnych, chociaż nie własnych, tak, w sensie takim bezpośrednim. Wydaje mi się, że jest wachlarz możliwości bardzo duży. Mhm. Czyli jeżeli dobrze rozumiem, to kluczowe tutaj wydaje mi się to takie nastawienie w osobach, że rzeczywiście chcieliby tę pełnię miłości realizować, jeżeli jakby w swojej świadomości podchodzą do tego w ten sposób, że chcieliby to potomstwo na przykład posiadać, a nie mogą z jakichś powodów niezależnych od nich, to znaczy mówię na przykład o powodach biologicznych. I wydaje mi się o tyle znaczące, czy rzeczywiście ta świadomość tego jest ważniejsza od jakiegoś takiego, nie wiem, metafizycznego wymiaru przekazywania dalej życia, coś w tym stylu. Nie wiem, czy dobrze zrozumiem chodzi mi o to, czy w takiej miłości nieegoistycznej właśnie kluczowa jest ta świadomość tego, że jesteśmy gotowi na to poświęcenie. Znaczy, to jest trochę wprowadzenie do tego, do czego chciałbym przejść za chwilę, bo chciałem zadać jeszcze takie drugie pytanie, dokładnie dotyczące tej samej sfery. Czy istnieje różnica właśnie między bezpłodną parą mężczyzny i kobiety, a parą homoseksualną na przykład? W tym znaczeniu zakładając, że obie byłyby gotowe do podjęcia odpowiedzialności wynikającej z posiadania dziecka, ale nie są w stanie zrobić tego z powodu właśnie biologicznych ograniczeń. Czyli tak, nie możemy mieć w sensie takim naturalnym dziecka, ale chcemy wysiłki skierować w stronę wychowania kogoś, tak, wzięcie kogoś pod opiekę. To nie jest tak, że rezygnujemy z tego, bo chcemy rozwijać własną karierę, czy koncentrować się na sobie tylko, ale po prostu chcielibyśmy jakby rozwijać to jakoś dalej, ale właśnie ze względów biologicznych na przykład. Czy umiem sobie wyobrazić sytuację, w której ktoś nie tyle wybiera, co jest wezwany. Tak? No, wyobraźmy sobie, że mamy taką parę homoseksualną, czy to już nie jest bezludna wyspa, tak? Ale na jakiejś wyspie, na której jakimś tajemniczym trafem jakieś niemowlę tak trafi, albo jakieś małe dziecko. No to w tym momencie no chyba jest sprawa jasna, co należy uczynić. Tak? Należy się tym dzieckiem zaopiekować i cała reszta, czyli preferencje, jakieś plany życiowe tutaj nie odgrywają roli żadnej. Nie są ani przeszkodą, ani pomocą, po prostu są czymś obok. I wydaje mi się, że per analogiam, bo to jest sytuacja taka no, eksperymentalna, filozoficzna, eksperymentalna, niekoniecznie się takie rzeczy zdarzają, może nawet się nikomu nigdy nie zdarzyły, ale w jakimś metaforycznym sensie możemy być jedynymi osobami, które muszą albo mogą pomóc temu komuś, kto potrzebuje, no nazwijmy to quasi rodziców, tak? Albo rodziców nie w sensie biologicznym, ale kogoś, kto weźmie i zaopiekuje się. Więc ja tutaj nie widzę takich przeszkód. Jedyną przeszkodą, jaką mógłbym widzieć, to kiedy osoby są na tyle niedojrzałe do bycia rodzicami, że są niebezpieczne dla tego dziecka, tak? Więc może ktoś ma skłonność do przemocy, albo do totalnego zapominania, że ma jakieś dzieci pod opieką, tak? Sobie pójdzie i wróci za 5 dni. To byłyby przeszkody. Natomiast oczywiście ja nie twierdzę, bo ja nie mam tego przemyślanego, więc to, co mówię, to jest tak prima facie. Gdyby mnie jakiś psycholog przekonał, że istnieją jakieś niebezpieczeństwa związane z homoseksualnością dla, nie wiem, zdrowia dziecka, ale takie, które są bardziej niebezpieczne niż życie tego dziecka, tak? Bo ktoś powie, nie, ja mam takie preferencje, że jestem niebezpieczny dla tego dziecka, bo mogę na nie wpłynąć, więc je zostawiam. Tak, to dziecko umiera z głodu, bo nie ma nikogo innego. No, sprawa byłaby dalej do dyskusji, ale wydaje mi się, że wstępna odpowiedź byłaby taka, że to zależy od okoliczności. Możemy być wezwani bez względu na to, jakie ewentualnie mniejsze przeszkody mogą, przynajmniej z naszej perspektywy, stać nam na drodze. Czyli chciałbym to tak trochę podsumować, że jakby nie ma jakiegoś takiego prostego wynikania między tym, że ktoś właśnie nie posiada tego potomstwa, a tym, że ta miłość musi być niegoistyczna, jakby właśnie zakładając, że w tych osobach, jakby chcących rozwijać się w tej miłości, istnieje właśnie. No, egoizm potrzeba. Raczej, żeby kwalifikować czyjąś postawę jako egoistyczną, to trzeba mieć wgląd w intencje. I jeżeli intencje są takie, że liczy się tylko moje dobro, tylko ja, albo tylko nasze wąskie, w sensie moje i kogoś, z kim jestem w parze czy w związku,
no to wtedy może być o egoizmie. Jeżeli nie ma takiej intencji, jest otwartość, to co najwyżej komuś się tak złożyło, że nie miał okazji tak być, zostać rodzicem albo otworzyć się na szerszą wspólnotę, ale to wtedy nie jest kwestia egoizmu, po prostu, jak to ładnie powiedzieć po polsku, trafu moralnego. Okej. Okay. To jeszcze tak już takie trzecie pytanie w sumie dotyczące tego samego wątku, związanego właśnie z tą sytuacją nieposiadania potomstwa, jakby takich sposobów, w jaki sposób no, gdzieś rozwijać tę miłość, dążyć do jakiejś dojrzałości. Co na przykład uważasz właśnie o takiej instytucji właśnie adopcji dziecka, ale która nie jest jakby adopcją w sensie, nie wiem, czy uznanie tego dziecka za swoje własne, z różnych powodów, czasem jest to po prostu niemożliwe, zakazane przez jakiś system prawny, a na przykład jest taką adopcją na odległość trochę, mówi się o czymś takim, związanym właśnie czy z opłacaniem edukacji, czy wiesz, zajmujemy się jakimś dzieckiem, które jest, no, urodziło się w biednej rodzinie, nie ma szans na rozwój, a my jako, że na przykład nie możemy posiadać swojego dziecka, nie mamy na przykład szans na to, żeby takie dziecko zaadoptować, to próbujemy w ten sposób jakby to realizować, żeby no, gdzieś wziąć jakąś część odpowiedzialności na siebie za jakieś inne... No, myślę, że oczywiście też to zależy od okoliczności, ale jeśli jesteśmy wezwani, na przykład dowiadujemy się, że jest takie dziecko albo że jest taka organizacja, która wie o takich dzieciach i my właściwie nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy mogli uczestniczyć w takiej adopcji, no to można powiedzieć, że jest to... Ja nie chcę używać słowa obowiązek moralny, tak? To nie jest chyba ten rodzaj etyki, który mnie najbardziej inspiruje, trzymając się arystotelesowskiej perspektywy, to byłoby to roztropnym i pożądanym ze wszechmiar, żeby takiego wyboru dokonać. Ale to nie znaczy też, że każdy, kto takiego wyboru nie dokonuje, to teraz ma czuć wyrzuty sumienia. Ważne jest, bo jest wiele rzeczy, które należałoby, ale które warto byłoby zrobić. I chodzi o to, żeby teraz przynajmniej którąś z tych rzeczy wybrać na miarę swoich możliwości. Czyli żeby no, nie brać czegoś ponad swoje siły, ale też nie brać czegoś, co... Znaczy brać, ale nie ograniczać się do tego, co właściwie nas nie rozwija, bo już nie odczuwamy nawet żadnego ciężaru. Znaczy ciężar to też jest złe słowo. Wyzwania może. Trzeba iść tak troszeczkę więcej niż do tej pory robiliśmy, nie za dużo, ale robić krok do przodu, nie zatrzymywać się. I jedną z takich możliwości byłaby adopcja, ale inną byłoby zaangażowanie się w życie społeczne swojej wspólnoty. Jeszcze inną, powiedzmy, rozkręcenie jakiegoś ruchu na rzecz filozofii. A jeszcze być może wspomaganie finansowe tych, którzy na własne barki biorą już działanie w jakimś tam pożądanym zakresie. I czy wtedy właśnie przy tych wszystkich wcześniejszych warunkach właśnie, że nie jest to możliwe z jakichś powodów, to znaczy realizowanie tego w inny sposób, czy to wtedy jest rodzaj takiego zamiennika, czy raczej to traktować jako taką namiastkę. Jako równorzędne, tak? Tak, czy to jest jakaś równorzędność, czy to jest namiastka, że nie może to w pełni... Z perspektywy oceny moralnej musielibyśmy powiedzieć, że to jest równorzędna, równorzędne dobro. To nie jest tak, że to jest substytut jakiegoś dobra. Natomiast to chyba indywidualnie trzeba ocenić we własnym sumieniu. To, gdzie się znajduje i który wybór jest wyborem pierwszorzędnym, a który jest ewentualnie czymś w zamian, wynegocjowaliśmy sobie we własnym sumieniu. Tak, tego nie zrobię, bo jakieś mam opory, ale w zamian zrobię coś. Wydaje mi się, że to jest do pomyślenia, ale lepiej tak, przynajmniej jak mówimy o innych osobach, żeby tak nie myśleć. Ocenę zostawmy każdemu we własnym sumieniu, o ile oczywiście nie mówimy o sprawach ciężkich, typu jakieś przestępstwa, pozbawienie życia, no musimy wtedy działać, ale kiedy mówimy o sytuacjach, które mają trochę supererogacyjny charakter, to znaczy nikt nie może wymuszać ich na nas, jest to kwestia naszego sumienia i naszych możliwości. Natomiast możemy pewne rzeczy in abstracto nazwać, tak? Możemy powiedzieć, że to jest rodzaj miłości, a tu już jest bardziej dojrzałej, a tutaj raczej mniej dojrzałej, a być może są takie zachowania, które należałoby nazwać no, przeciwieństwem miłości, albo brakiem przynajmniej. To ja pociągnę trochę ten wątek miłości. I czy miłość od razu w swoim założeniu ma to, że jest dobra? Czy możemy w ogóle mówić o złej miłości jako typie miłości? Rozumiem. No możemy powiedzieć tak. Miłość na tym poziomie intencji, zamiarów, no to z definicji musi dążyć do dobra, bo inaczej nie będzie miłością. Natomiast może się zdarzyć, że my błędnie to dobro identyfikujemy,
I wtedy ta nasza miłość, chociaż jest oparta na pragnieniu dobra dla kogoś, de facto czyni zło. Tak, umiem sobie wyobrazić nadopiekuńczą mamę czy nadopiekuńczego rodzica, który z miłości tak otacza opieką dziecko, że izoluje je całkowicie od świata, pozbawiając szansy na rozwój. I wtedy możemy powiedzieć tak, na poziomie intencji no, jest to pragnienie dobra. Nie można definiować, zrozumieć w ogóle miłości bez tego pragnienia. Natomiast na poziomie takich obiektywnych faktów, konsekwencji, no to jest do pomyślenia miłość, która może przynieść więcej szkody niż pożytku. Oczywiście nazwiemy taką miłość niedojrzałą, tak? Bo będzie wynikała z błędnego, przynajmniej z błędnego poznania albo z jakichś innych niedociągnięć w tym czy w tej osobie, o której byśmy chcieli mówić. Czy to rodzicu, czy przyjacielu, czy współpracowniku, czy współmałżonku. No jest wiele ról, w których możemy się spełniać jako osoby miłujące i w sposób niedojrzały jeszcze to robić i wtedy to spełnianie będzie wybrakowane albo go w ogóle nie będzie. Jasne. Więc skoro w sumie już poruszyliśmy tak mimochodem temat rodziców, to wydaje mi się też takim ciekawym pytaniem, bo często mówi się o tym jakimś takim nieuniknionym konflikcie właśnie rodziców z dziećmi. Czy to chcemy nazwać właśnie jakimś taką barierą komunikacyjną ze względu właśnie na różne pokolenia, jakimś konfliktem międzypokoleniowym, ale czy ten konflikt rzeczywiście jest nieunikniony i czy gdyby tak było, to czy można tutaj odróżniać to, co jest w jakiś sposób naturalne, wynikające z psychiki, z rozwoju, że tak musi być po prostu jakieś usamodzielnianie się od tego, co już jest jakby jakąś taką przewiną trochę etyczną, że coś my robimy nie tak z perspektywy czy dziecka, czy rodzica. Ciekawe, czy to, co rozumiem przez słowo konflikt, tak? Czy przez konflikt rozumiemy już taką sytuację, w której dochodzi do generowania jakichś negatywnych emocji, pozbawiania jakichś tam praw typu rodzic, na przykład mówi, masz szlaban, nie wyjdziesz przez tydzień, albo dziecko też dokona jakiejś obstrukcji typu nie robi tego, co rodzic je prosi, albo wręcz robi coś na złość. Czy przez konflikt rozumiemy sytuację, szerzej rozumiem to słowo, na przykład takie sytuacje, gdzie jest brak pełnego zrozumienia i on jest większy ten brak niż w sytuacjach, gdzie nie ma tej różnicy pokoleniowej. Wydaje mi się, że jeśli w tym szerokim tego słowa znaczeniu słowo konflikt byśmy chcieli ująć, no to rzeczywiście no, jest chyba nieunikniony. Nie da się być w umyśle swojego dziecka i dziecko nie jest w stanie być w umyśle swojego rodzica, żeby w 100% rozumieć intencje, sposób widzenia świata. No zmieniamy się z wiekiem, tak jak jesteśmy młodzi, to trochę mamy inną strukturę naszego mózgu, ale też inne doświadczenia, inne wyobrażenie na temat świata. Inaczej interpretujemy zachowanie swoich rodziców, a inaczej interpretujemy zachowanie swoich dzieci, gdy już jesteśmy tymi powiedzmy 30, 40, a może nawet i starszymi osobami, które po prostu inaczej interpretują zachowania drugiego człowieka. Nie, chyba nie da się mieć takiego pełnego rozumienia. Jest bariera wieku jest barierą, a jeszcze ten fakt, że jesteśmy tak blisko i przynajmniej, no chyba między bliskimi osobami łatwiej się okazuje takie emocje typu złość, niecierpliwość niż względem obcych osób, więc własne dziecko i własny rodzic nie mają tej bariery takiej, że jest jakiś dystans między nami. Więc powiedziałbym tak, to nie jest tak, że nieunikniony jest konflikt w tym wąskim tego słowa znaczeniu, ale jego niebezpieczeństwo jest dosyć wysokie, no i chyba ważna jest praca nad sobą, refleksja, dystansowanie się do swoich emocji i uświadamianie sobie ciągle, że być może ja nadinterpretowuję zachowanie drugiej strony. I to będąc dzieckiem z jednej strony i będąc rodzicem. To nie jest tak, że zawsze tylko jedna strona źle rozumie drugą stronę. A to wydaje mi się o tyle ciekawe, no bo skoro zakładamy, że właśnie w tym szerszym rozumieniu braku w tym szerszym rozumieniu konfliktu, kiedy jest to jakiś tam brak zrozumienia, jest to do pewnego stopnia, nasze zachowanie może być usprawiedliwione, w tym sensie, że to no, do pewnego stopnia musiało się tak wydarzyć, no to czy wtedy jakby te konkretne nasze czynności, które wydają się właśnie złe, też mogą być usprawiedliwione z tego powodu, że my czegoś sobie właśnie, co się dzieje z nami i tak to trochę wygląda? Czy jednak w każdej z tej konkretnej sytuacji jest to no, rozliczane z jakiejś innej perspektywy. Czy odróżniłbym bycie usprawiedliwionym od bycia, albo inaczej zachowania się,
bądź zachowania, które jest zrozumiałe. Jak ja powiedziałbym tak, że konflikty najczęściej są zrozumiałe i umiemy wyjaśnić, dlaczego mają miejsce. I nie zawsze to wyjaśnienie musi odwoływać się do złej woli, do złego charakteru, do jakichś braków moralnych, albo w ogóle do niedojrzałości. To po prostu taka jest kondycja ludzka, byśmy powiedzieli. Natomiast w niektórych przypadkach można by mówić o winie jakiejś, winie moralnej. Na przykład ja wiem, że nie rozumiem swojego dziecka i że to jest zrozumiałe, ale nie staram się w ogóle dokonać refleksji nad tym. Tylko jednostronnie podchodzę do sytuacji. Ja mam rację, druga strona nie ma racji, to co ja widzę jest słuszne. Czyli nie ma takiej gotowości do samokrytycznej oceny, czy do krytycznej samooceny, żeby przyjrzeć się sobie i potem jakieś wyciągać wnioski. Więc zrozumiałe może być prawie zawsze albo zawsze, natomiast usprawiedliwione niekoniecznie. I oczywiście po obu stronach. I teraz wyobraźmy sobie jeszcze taką sytuację, gdzie jedna strona stara się mocno, ale druga strona bardzo, bardzo nie pomaga, albo powiedzieć inaczej, wręcz dokonuje jakiejś obstrukcji w tej relacji. I to może być toksyczny rodzic, pomimo wysiłków dziecka, które stara się jakoś komunikować z rodzicem w sposób, powiedziałbym, obiektywnie, efektywny, przemyślany. No i może być na odwrót, tak są różne charaktery. Nie można powiedzieć, że rodzic jest zawsze w 100% odpowiedzialny za to, jaki profil charakteru posiada jego lub jej dziecko. Czasami jedna strona bardzo utrudnia drugiej, tak? I wtedy można powiedzieć, że to nie jest tak, żeby nie myśleć, że asymetrycznie rozkładam odpowiedzialność. Czasami jedna strona jest bardziej odpowiedzialna, najczęściej ta dorosła, ale zdarza się, że nie wiem, teraz nie pamiętam tytułu takiego filmu o dziadku, który wychował swojego wnuka, czyli pełnił rolę rodzica, a wnuk, to działo się gdzieś na Śląsku, Pieczka grał chyba rolę tego dziadka, a wnuk zapisał się do Hitlerjugend i efektywnie coraz bardziej czynił zło. Film się kończy w tragiczny sposób, ale powiedziałbym, że dziadek jest z mojej przynajmniej perspektywy w miarę usprawiedliwiony. Może nie z ostatniego aktu tego filmu, ale gdyby nie ten ostateczny akt, którego on dokonał, to powiedziałbym, że jest usprawiedliwiony i to nie była jego wina. Może nawet to nie była wina rodziców. Nie wiem, co się stało, czy oni zginęli, bo nie pamiętam. Raczej to nie jest historia o rodzicu, który opuścił swoje dziecko, zostawił dziadkom pod opiekę. Może winny był system nazistowskich Niemiec, inni ludzie, którzy mieli wpływ na tego wnuka. Niemniej ten wnuk też w tym współdziałał, tak? Podjął jakąś decyzję. Nie był 4-5-letnim dzieckiem, tylko kilkunastoletnim już prawie mężczyzną. To jeszcze tak może zastanawia mnie to, jak w kategoriach takich etycznych na przykład można byłoby zakwalifikować chociażby w takiej sytuacji wychowania coś takiego jak obojętność. To znaczy, czy to jest jedna z kolejnych takich powiedzmy złych rzeczy, które się dzieją, czy jednak jest to jakiś trochę inny rodzaj związany z jakimś takim zaniechaniem? Nie, że robimy coś źle etycznie, tylko że po prostu jakby uciekamy trochę od tego problemu, nie robimy nic. To ucieczka może być określona mianem czegoś złego. Mogę sobie wyobrazić sytuację nieświadomości. Tak? Czyli są tacy ludzie, niekoniecznie jako rodzice, ale w ogóle jako osoby, które mogą tak być skupione na jednej rzeczy, którą robią, że nie dostrzegają, co się dzieje dookoła. Na przykład ojciec robiący karierę, niech będzie naukową, albo prowadzący jakąś firmę, który ma dobre intencje, żeby wyżywić rodzinę, żeby być odpowiedzialnym rodzicem, współmałżonkiem, ale jest tak zanurzony w tę swoją działalność, że nie dostrzega subtelnych na początku, a potem coraz mniej subtelnych sygnałów, że dzieje się coś złego z jego dzieckiem lub jej dzieckiem. Tu można mówić, przynajmniej do pewnego momentu, o braku odpowiedzialności, nie w sensie, że to jest nieodpowiedzialna osoba, tylko że nie ponosi takiej odpowiedzialności za to, co się wydarzyło, bo jest jakoś obiektywnie usprawiedliwiona. Natomiast istnieją takie raczej już ucieczki, a nie nieświadomość, że ktoś przeczuwa, że coś się dzieje i że należałoby się przyjrzeć bliżej, porozmawiać z własnym dzieckiem, zainteresować się jego lub jej sprawami, a jednak kierowany jakąś niechęcią, w sensie, jak ja będę musiał to zrobić, to kosztem swojej kariery, tak? Albo nie lubię strasznie przykrych rozmów, tak? Nie jestem na to gotowy, więc dla świętego spokoju nie będę ingerował, nie będę się dopytywał, nie będę się interesował. Powiedzmy, że dziecko jest na początku drogi uzależnienia od jakichś toksycznych substancji, powiedzmy, albo jakiegoś środowiska, które sprowadza je na kryminalną drogę. I ja coś przeczuwam, że tam się dzieje, ale
odpuszczam sobie w imię świętego spokoju albo w imię możliwości bezproblemowego kontynuowania swojej ścieżki kariery. No to jest forma ucieczki, ucieczki w jakąś inną dziedzinę od swojej odpowiedzialności, która powinna być oceniona moralnie negatywnie. Rozumiem. To takie pytanie ode mnie, może od razu nawiążę do tego, skąd to wzięłam. Często w filmach się pojawia takie stwierdzenie, że chcieć to móc i że możemy wszystko. I czy zgodziłbyś się z tym, że jeśli chcemy coś osiągnąć, to o ile bardzo się postaramy, to na pewno możemy to osiągnąć? Czy jednak nie mamy całkowitego wpływu na nasze życie i los może nam jakoś pokrzyżować plany, także na pewno nie będziemy w stanie czegoś osiągnąć? Pytanie jest łatwe, jeżeli je zinterpretować w taki węższy sposób, i będzie łatwa odpowiedź. Załóżmy, że ja bardzo jestem zdeterminowany, bardzo chciałbym wylądować na Tytanie, tak, i tam spędzić jakiś czas. Nie sądzę, aby to było mi dane, nawet gdybym poświęcił całe 100% swojej energii, nawet gdybym miał zasoby finansowe Elona Muska. Może się okazać, że nawet Elon Musk nie zrealizuje swojego marzenia i nie będzie na Marsie. Więc odpowiedź negatywna jest łatwa. Natomiast w tym pytaniu jest ziarno prawdy. Mianowicie, im bardziej nam na czymś zależy, im bardziej jesteśmy zdeterminowani, tym większe mamy szanse na to, że zrealizujemy jakiś swój cel życiowy, swoje marzenie. I powiedziałbym, że to jest warunek konieczny być może. Im bardziej trudne to marzenie jest do zrealizowania, tym więcej samozaparcia i poświęcenia jest potrzebne. Natomiast niewystarczający. Niemniej jest konieczny. Tak? Jest wiele osób, które mają marzenia, ale nie dają z siebie wiele i na marzeniach się kończy. Oczywiście jest odrobina szczęścia potrzebna. Czasami trzeba spotkać ludzi, którzy nas wspomogą, którzy dostrzegą jakiś potencjał w tych naszych marzeniach i wyjdą nam naprzeciw. Najlepiej jakby to byli rodzice, bo pierwsze nasze takie doświadczenia dodają nam impulsu i siły, żeby przeciwnościom stawiać czoła w przyszłości, w dorosłym życiu, kiedy one będą bardziej poważne. No ale to w dorosłym życiu też takie szczęście jest potrzebne. Może nie zawsze, nie w każdym przypadku, może są takie osoby, które, ale to ich szczęście polega na tym, że urodziły się takie, tak, że mają pewne predyspozycje, że wszystko im bardzo łatwo przychodzi. Czasami to szczęście powinno się pojawić w postaci jakiegoś przyjaciela, który zmotywuje, nauczyciela, który coś podpowie, albo kogoś przypadkowego spotkanego w pociągu, po rozmowie z którym nagle nabieramy na nowo wiary w to, że możemy coś zrealizować. Czyli odpowiedź trochę bardziej złożona, tak? Nie, jeśli mówimy, że zawsze nam się uda zrealizować, gdy tylko bardzo pragniemy, jesteśmy zdeterminowani, ale rzeczywiście taka determinacja i zdolność do samozaparcia bardzo pomaga, choć przynajmniej czasami odrobina szczęścia jest potrzebna. To jeszcze tak to troszkę pociągnę, czy na przykład właśnie jak założymy sobie jakiś cel i w naszych oczach postaraliśmy się, żeby go osiągnąć jak najbardziej się dało i się nie udało jednak spełnić tego marzenia, to czy uważasz, że to jest dobre, żeby tak powiedzieć sobie, że no, zabrakło nam szczęścia, czy jednak lepiej to jeszcze raz przemyśleć i na przykład wziąć na siebie odpowiedzialność za to, że nam się nie udało, czyli że na przykład no, jednak nie zrobiliśmy wystarczająco dużo? Chyba nie trzeba tego robić w ciemno, tak? Trzeba po prostu się przyjrzeć, co rzeczywiście się wydarzyło i powiedzieć sobie, jak było naprawdę. Tak? Jeżeli to moje niedociągnięcia sprawiły, że czegoś nie osiągnąłem, no to trzeba powiedzieć, nie dałem z siebie wszystkiego. Jeżeli no, zdarzyło się coś, co było poza moją kontrolą, no to warto sobie tak powiedzieć, bo nie będziemy się frustrowali z tego powodu, że na przykład grawitacja działa i nie pozwala nam sięgać chmur w podskokach. Także ktoś mógłby mieć takie życzenie. Wiem, że była taka modlitwa, nie pamiętam, kto jej był autorem, ale polegała na tym, żeby umieć odróżniać rzeczy, które są w naszym zasięgu i wtedy... Chyba to jest modlitwa typu Boże, daj mi mądrość, abym właśnie umiał odróżnić i kiedy są te rzeczy, które są w moim zasięgu, żebym zrobił wszystko, co w mojej mocy, a te, które nie są w moim zasięgu, żebym umiał się pogodzić z tym faktem i nie uderzać głową w ścianę, tak, tylko wybierać inne ścieżki. Tutaj przywołaliśmy w sumie takie powiedzenie, że
wszystko jest możliwe, jeśli tego bardzo chcemy, ale z drugiej strony mówi się też, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Ja chciałem zapytać o to, czy rzeczywiście każdą złą sytuację można obrócić na dobrą i jeżeli by tak było, to czy w tym tkwi po prostu jakieś samooszustwo, czy raczej wynika to z jakiegoś takiego stanu rzeczy, że w każdym złu istnieje jakaś jednak cząstka dobra. Poruszamy bardzo ciekawy i bardzo trudny temat. Czy istnieje coś w rodzaju prowidencji? Uciekło mi polskie słowo w tej chwili, ale w języku polskim moglibyśmy powiedzieć opatrzność. Niekoniecznie to musi być termin związany z konkretną religią. Mamy stoików, którzy też wierzyli w istnienie opatrzności. Myślę, że i u Spinozy dałoby się znaleźć taki wątek, że wszystko, co dzieje się koniecznie, no i że ten byt, substancja, który jakoś jest utożsamiany przez niego z Bogiem, no, posiada ten wymiar inteligentny. No, to są już bardziej złożone kwestie do dyskusji, natomiast jak to przełożyć na taką prostą odpowiedź? Nie umiem wykluczyć, a nawet mam taką pokusę, żeby myśleć, że słowami chyba Juliana z Norwich, taka średniowieczna mistyczka, powiedziała, będzie dobrze, wszystko będzie dobrze. Czyli, że jest jakiś koniec, który jest zamierzony i jest zamierzony jako happy end dla każdej żyjącej istoty. Ale nie jest to chyba praktyczne takie myślenie w życiu. Znaczy w życiu trzeba jednak czasami założyć, przyjąć, przynajmniej w sensie takim czysto praktycznym, że rzeczy mogą pójść źle, i że to od nas zależy, czy pójdą źle, czy nie pójdą źle, żeby czuć się zmotywowanym do działania. Bo inaczej właściwie nic nie musielibyśmy robić. Skoro wszystko będzie dobrze, to po prostu siadamy i patrzymy się na chmury i życie się toczy. Tak? Nie podejmujemy żadnych działań, bo właściwie dlaczego my mamy coś zrobić, skoro samo się wszystko ułoży. Ale w sumie, jeśli dobrze rozumiem, to przyjmując istnienie opatrzności na przykład, to zakładamy, że teraz jest źle, ale jest to wpisane w jakąś większą całość i prowadzi ku czemuś lepszemu. Ale chciałem zapytać też o taką sytuację, w której zakładamy po prostu, że jest źle tutaj teraz, ale nie całkowicie źle. To znaczy, że tu już tkwi coś takiego dobrego i czy tkwi zawsze. To trochę, nie wiem, czy to można tak rozgraniczać, ale jednak opatrzność kojarzy mi się z realizowaniem jakiegoś takiego większego celu. A miałem na myśli nawet takie po prostu założenia życiowe, jakiś optymizm na przykład. Ktoś taki właśnie taki całkowity optymista, który zakłada, że w każdej sytuacji, tu i teraz, nie tkwi nigdy samo zło, tylko jest jakiś element dobra. Tylko musielibyśmy konkretny przykład jakiś sobie przytoczyć. Tak jak mówimy, jest źle. Powiedzmy, Jan odkrywa, czy żeby nie używać imion, X odkrywa, że jest chory na jakąś śmiertelną chorobę. Tak, i teraz stoi, jest jakaś przyszłość przed nim, która raczej nie wygląda różowo, także będzie jakieś cierpienie, jest niepewność, bo można uznać, że ta choroba niekoniecznie jest uleczalna, a może w ogóle jest pewność bliskiego końca. No i wtedy co moglibyśmy odpowiedzieć takiej osobie, tak, na takie pytanie? Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Tak, ja mógłbym sobie wyobrazić siebie w takiej sytuacji, ale wtedy bym prawdopodobnie po paskalowsku tak założył, że jednak jest opatrzność i wtedy można w uzasadniony sposób sięgać nadzieją poza ten horyzont, który ta choroba wyznacza. Ale z drugiej strony, kiedy mam właśnie ten przykład nieuleczalnej choroby, załóżmy, no to jestem sobie w stanie wyobrazić sytuację, taki stan psychiczny tej osoby, która zakłada, że może nie jest to jakaś całkowicie dobra sytuacja, że tak się wydarzyło, no, zakładam, że nie jest. Natomiast ona myśli sobie, że dobrze, że w ten sposób i zyskuje szansę jakby przemyślenia własnego życia, zrobienia jakby, nie wiem, ostatniego pożegnania z bliskim, a nie na przykład, że dzieje się to niespodziewanie. W ten sposób jakby szuka jakiegoś dobrego elementu. Rozumiem, ale teraz mamy dwie perspektywy, naturalistyczną i supranaturalistyczną. Jeśli mówimy o naturalistycznej perspektywie, czyli ja jestem tylko tą zbitkiem białek, które jakoś tam funkcjonują jako organizm, wiem, że powiedzmy za 6 miesięcy przestanę istnieć i ta sytuacja egzystencjalna wytrąciła mnie ze stanu lekko ducha, tak? Nie jestem tym kiergardowskim takim, jakby to ładnie powiedzieć, smakoszem życia,
tylko nagle staje się dojrzały. Nagle z tygodnia na tydzień, czy z miesiąca na miesiąc, bo to z dnia na dzień raczej się nie dzieje, jest to proces jakiś, ale staje się dojrzały. Zaczynam rozumieć, co jest w życiu ważne i z mojej perspektywy, i mogę ludziom doradzać teraz, tak? Staje się mędrcem. Zresztą bardzo dobra książka, nie pamiętam tytułu, czy to jest Skrzydła motyla, ale to jest książka Elizabeth Kübler-Ross, która jest zbiorem rozmów z dziećmi w hospicjach. I te dzieci, jakby tę książkę dobrze przeczytać, to wszystkie właściwie przekształcają się, może one były wyselekcjonowane, to inna sprawa jest, ale przekształciły się w wyniku choroby w mędrców. To byli geniusze moralności, jeśli można tak powiedzieć. Mieli głębokie spojrzenie na życie, więc ta choroba ma pozytywny skutek. Przetwarza człowieka moralnie z takiego lekko ducha w człowieka głębokiego. Ale teraz przy założeniu naturalizmu. To trochę wygląda tak, że jak świeca, która nagle zapłonie potężnym płomieniem i rozjaśni wokół siebie ciemności i za chwilę zgaśnie. To owszem, ktoś może powiedzieć, ale to ma sens, bo ktoś inny dzięki temu światłu tak, dostrzeże swoją ścieżkę życiową, a błądził w ciemnościach. Ale dla tej osoby, która umiera, jaki to ma sens? Nie może ona powiedzieć tak, jak lubię cytować Kajkę Kokosza, chyba Dobromił, tak to był, czy Mirmił? Mirmił mówi do swojej żony, ale nie zapraszaj na mój pogrzeb hegemona, bo by mi to zepsuło humor. To nie ma sensu z tej perspektywy. Natomiast jeśli patrzeć na takie zdarzenie z perspektywy, że to nie jest koniec egzystencji, tylko to jest przejście do innej jakiejś fazy, która jest tajemnicą dla nas, ale jest nadzieja, że za tym przejściem, za tą bramą, cokolwiek to będzie, jest jakieś dalej, jak to chyba Lewis powiedział, dalej, głębiej, i tak dalej, już nie będę rozwijał, bo nie pamiętam pełni tego cytatu, to wtedy tak, to wtedy cierpienie okazuje się, mówimy w tym przypadku, w tym przykładzie o cierpieniu, chociaż mówiliśmy o złu ogólnie, ale to zło ma tutaj postać cierpienia, może być sensowne, bo może być jak kokon, tak, z którego potem wychodzimy jako motyl, a nie jakaś tam jeszcze nie rozwinięta larwa. No ale czy możemy rozstrzygnąć, która perspektywa rozstrzygnąć tak ponad wszelką wątpliwość, tak? Bo pewne racje, ja osobiście skłaniam się do supranaturalistycznej perspektywy, ale nie mogę powiedzieć, że wiem, że jest to prawdziwa perspektywa tak mocno i widzę tak wyraźnie, jak to słynne cogito ergo sum. Tak? No, wiem, że jestem, widzę, że jestem, myślę, więc jestem, ale coś mi się wydaje, zatem z pewnością jest tak, jak mi się wydaje, no to chyba byłoby już za daleko. W ogóle bardzo zainteresował mnie ten przykład z literatury i tak chciałem tylko dopytać, czy skoro te dzieci posiadły zdolność spojrzenia mędrca, to czy patrzyły na świat w taki sam sposób? Czy jednak były to różne spojrzenia mędrców? No, dobre pytanie. Nie umiem odpowiedzieć, bo czytałem tę książkę już kilkanaście lat temu. Zakładam, że jednak to były różne perspektywy, ale miały wspólny mianownik. Ten wspólny mianownik to jest, że są rzeczy błahe, i rzeczy błahe są widoczne, czy widziane jako błahe i są rzeczy ważne i te rzeczy, które są ważne, widziane są jako ważne. I to łączyło te dzieci. Natomiast szczegóły niestety wyparowały z pamięci. Czyli był jakiś rdzeń wokół tak, wszystkich. Tak. Ten wspólny mianownik bądź wspólny rdzeń. To może ja tak od razu zadam następne pytanie, w sumie trochę związane z literaturą. I chciałem zapytać, która baśń, przypowieść, a może bajka mogłaby się stać taką przewodnią nauką dla współczesnego człowieka? Nie wiem, czy coś takiego przychodzi ci do głowy. Trudne pytanie, bo oczywiście coś z brzegu pierwsze mi przychodzi na myśl, ale nie jestem pewien, że za tydzień bym taką samą odpowiedź sformułował, a nawet za godzinę. Być może Pinokio jest taką, może to nie jest baśń, tylko bajka bardziej, ale Pinokio jest historią o przemianie, tak? O przemianie z niedojrzałego, niedorozwiniętego, egoistycznego, o zawężonych horyzontach Pinokia w autentycznego człowieka. I to, żeby nie myśleć, że to jest tak, bo niektórzy myślą, a sztuczna inteligencja, człowiek. Tutaj mam na myśli człowiek, tylko człowiek, który jeszcze nie jest w pełni człowiekiem i człowiek, który rozwinął swoje człowieczeństwo i stał się prawdziwym człowiekiem, bo to można alegorycznie tę bajkę interpretować. To nie na tym ta bajka polega, że coś drewnianego zamieniło się w coś ze skóry i kości i tam ciała między tym wszystkim, tylko chodzi o pełnię człowieczeństwa. I że droga do pełni człowieczeństwa, jak widać,
tej bajce, na przykładzie tej bajki, jest usiana różnego rodzaju pułapkami, zakrętami, cofnięciami się do tyłu, żeby później zrobić krok do przodu. Czy ona ostatecznie nie prowadziła przez śmierć ta droga do pełni człowieczeństwa? No ale znowu, bo znowu musimy się zastanowić, która perspektywa jest słuszna. Jeśli żyjemy tylko i wyłącznie przez tych parę dziesiąt, a niektórzy mają pecha i żyją krócej, i to jest koniec egzystencji, to właściwie na czym wtedy życie powinno polegać? Wtedy podejrzewam, że jakiś hedonizm byłby tą właściwą odpowiedzią. No, nazbieraj doświadczeń, jakie tylko możesz i są pozytywne, najedz się w cudzysłów tymi doświadczeniami, a potem i tak przyjdzie walec i wyrówna, tak? Przyjdzie śmierć i koniec. I wtedy to przekształcanie się tego Pinokia, no może i ono by dalej miało sens, ale to już byłoby taki mały S w tym sensie. Więc no oczywiście ja tam nie pamiętam tej końcówki z tą śmiercią. Kto umiera, bo czy mówimy o Geppetto, czy mówimy o samym Pinokiu? Bo może jest tyle wersji tej bajki, że ja już sam nie wiem, która z nich... Jeśli dobrze pamiętam, to sam Pinokio chyba. To ja chyba takich negatywnych wersji nie czytałem. Ale też mam w głowie te, które z dziećmi czytałem, a z dziećmi chyba czytałem tylko pozytywne zakończenia. Rozumiem. Więc to jakaś interpretacja musiała być. Rozumiem. Ale zakładam, że jak mówimy już, niech będzie to zakończenie ze śmiercią i niech będzie ono właśnie trochę jak w tej książce Kübler-Ross, że to jest tak nagłe spojrzenie na życie i to, co jest ważne, jest dostrzeżone bardzo wyraźnie i to, co jest błahe, jest dostrzeżone bardzo wyraźnie jako błahe, no to może właśnie taki jest sens ludzkiego życia. Ale przy założeniu, że to nie jest koniec. Tak jeszcze wracając do Pinokia w sumie, bo właśnie mówiłeś o przemianie, że to jest jakby sens, a jednak chyba dość powszechnie kojarzy się przede wszystkim z kłamstwem ta bajka i nie wiem, czy to traktujesz jako tylko jeden element po prostu tej... Czy tylko kłamstwo? Przy tam mamy taką krainę, gdzie te ośle uszy wyrastają. To jest lenistwo akurat tam chyba i jak ładnie to powiedzieć, carpe diem. Królestwo carpe diem. Nie pamiętam, czy to był cyrk, czy to było jakieś takie wesołe miasteczko, ale że tylko bawimy się, nie bierzemy odpowiedzialności za swoje życie, nie uczymy się, nie rozwijamy, zatrzymujemy się i wyrastają nam ośle uszy. To jest dla mnie... Jeśli mógłbym powiedzieć, to jest taka metafora. No, my jesteśmy zwierzęciem, każde z nas jest zwierzęciem, ale w takim klasycznym ujęciu jednak odróżniamy się od reszty zwierząt z tą racjonalnością. A tutaj mamy taką sytuację, że cofamy się do tego poziomu zwierzęcego. Gdybym mógł inną alegorię, inną baśń, tak powiedzmy taką bardziej współczesną, czyli opowieści z Narni, a może to nie są opowieści z Narni, tylko Lewisa, jakaś inna historia. Chyba to jest opowieści z Narni. Zwierzęta, które mówią i zwierzęta, które zatraciły mowę. To tam, gdzie ośle uszy wyrastają w Pinokio, to w opowieściach z Narni mieszkańcy Narni, którzy są zwierzętami, nieludzkimi zwierzętami, w pewnej, którejś części, nie pamiętam, czy to nie jest z księciem... Z Kaspian? Kaspianem, tak. To też działo się chyba w pierwszej już części, z tego co pamiętam. Bo tam w pierwszej to chyba jest stworzona dopiero Narnia, to te zwierzęta już mają darmowe od razu, za darmo mają. Natomiast chyba jak Kaspian jest, on nie jest przecież z rodowitym Narnijczykiem, tylko z tej krainy południowych sąsiadów, zapomniałem, Tashban chyba jest stolicą tej krainy, to on poznaje pierwsze zwierzęta, które mówią. I tam jest taka historia, że inne też kiedyś mówiły, ale no, zapomniały. I to jest chyba właśnie taka metaforyczna message, wiadomość typu możesz utracić to swoje człowieczeństwo, ośle uszy to jest właśnie jeden z symboli, a drugi to jest, zatracisz logos. Przestaniesz być logos jako z jednej strony język, a z drugiej rozum, racjonalność. I oczywiście ja nie jestem czystym racjonalistą. Uważam, że my jako ludzie rozwijamy się też na poziomie miłości, a nie tylko poznania. No, ale można w to przedłużyć tę metaforę i powiedzieć, że miłość też można utracić i wtedy zamieniamy się jeszcze gorsze bestie niż nierozumne zwierzęta. Bo te przynajmniej są w jakimś sensie, owszem, ponoszą odpowiedzialność moralną za utratę, ale już dalej nic złego nie mogą zrobić, bo już utraciły zdolność bycia moralną istotą. A tutaj mamy dalej moralną istotę, ale która jest zła moralnie. Co byłoby trochę bardziej czarne i w baśniach może lepiej, żeby dzieciom takich baśni nie opowiadać, ale dorośli, żeby mogli takie książki
czytać. Choć często to były pierwotne wersje tych baśni, które jednak były dosyć mroczne. Możliwe, że tak. Ciekawa jest ta transformacja, że jednak współcześnie wolimy te szczęśliwe zakończenie opowiadań. Myślę, że to jest chyba lepsze. Lepiej nie straszyć, tylko kusić dobrem, tak, zamiast straszyć złem. Ale czy to rzeczywiście było straszenie, czy może próba powiedzenia czegoś o rzeczywistości wokół? Myślę, że tak, ale mogłoby być wykorzystane jako jednak straszenie. No, bajki Grimmów w pierwszych wersjach to się kończą na przykład tam, jak ktoś wkłada ręce nie tam, gdzie trzeba, to traci tę rękę albo palce, tak? A w późniejszych wersjach już tylko trochę pocierpi, ale potem będzie dobrze, wszystko będzie dobrze, ale już wniosek jest. Nie należy wkładać tej ręki tam, gdzie niebezpiecznie. Myślę, że to zależy od wieku, rodzaju osobowości konkretnego dziecka. Jednemu dziecku może trzeba powiedzieć historię z uciętą ręką, tak? A drugiemu wystarczy, że trochę było bólu, ale odwracalna była jeszcze sytuacja. Chociaż może, nie wiem, może lepiej dać szansę, żeby było więcej refleksji, takiej bardziej filozoficznej, a niekoniecznie emocja typu strach bądź pokusa pozytywna, w sensie chcę być taki jak Gandalf. Musi być jakiś balans, żeby nie było manipulacji z jednej strony, a z drugiej strony, żeby to nie było takie suche, teoretyczne gadanie. To trochę zmienię temat. Czy myślisz, że nastąpi kiedyś koniec filozofii? I jeśli tak, to co by się musiało stać, żeby filozofia naprawdę umarła? Nie wiem, czy nastąpi, ale umiem sobie wyobrazić świat, w którym nie będzie już miejsca na filozofię, przynajmniej ludzką filozofię. I jest to całkiem prawdopodobne, jeśli sztuczna inteligencja zacznie uprawiać filozofię znacznie lepiej od nas. Ona nie będzie uprawiała filozofii, przepraszam, ona będzie symulowała uprawianie filozofii, ale będzie robiła to tak dobrze, że pozbawi nas pracy. I filozofia, tak jaką znamy, ta, która ma ten charakter społeczny, że są miejsca na uniwersytetach, jakieś publikacje, no już pomijam te szaleństwa z punktowaniem tych publikacji, ale dające nam poczucie dumy, że robimy coś, co inni czytają, uważają, że to jest wartościowe, może się okazać całkiem niedługo, że maszyny będą robiły szybciej, sprawniej, pisząc teksty, które być może nawet będziemy czytali, ale dojdziemy do wniosku, że to, co my robimy, jest nijakie. I ludzkiej filozofii już nie będzie w tym wymiarze twórczym, natomiast może będziemy konsumentami tego, co będą pisały maszyny, a może i też nie, ponieważ w pewnym momencie zrobi się to tak zaawansowane i tak skomplikowane, że nie będziemy w stanie tego rozumieć, a już nie będziemy mieli motywacji, żeby tworzyć swoją ludzką filozofię. Umiem sobie to wyobrazić, chociaż jest pewna alternatywa, może zrobimy taką ludzką w cudzysłów ligę filozoficzną, będziemy sobie tam uprawiać filozofię, udając, że nie ma tych maszyn. Jest to do pomyślenia i no, może nie będzie w końca filozofii, będzie po prostu inaczej, ale chyba nie lepiej niż teraz. Wiesz, koniec filozofii chyba zawsze kończy się poddaństwem, czy to właśnie oświeconej monarchii pruskiej na przykład, kiedy już raz został ogłoszony, czy na przykład właśnie maszyną. To znaczy wtedy trochę ten taki chyba rdzeń filozofii zostaje po prostu... Nie wiem, jak to poddaństwo zdefiniować w tej wersji pruskiej. Czy mamy to rozumieć w ten sposób, że ustalone zostały prawdy filozoficzne, tak, że i teraz tylko mamy wykuć na pamięć? No to byłaby śmierć filozofii na pewno. Ale wydaje mi się, że takie śmierci, w cudzysłów, są zawsze tymczasowe. Także owszem, są takie społeczeństwa, w których ludzie przestają uprawiać filozofię w taki sposób otwarty, krytyczny i zaczynają się usztywniać. Możemy powiedzieć, że jakiś dogmatyzm, czy ewentualnie, no nie, nazwijmy to dogmatyzmem, ma miejsce, ale to trwa do pewnego czasu. Zawsze się trafi ktoś, kto nie będzie zadowolony z takiej sytuacji, będzie zadawał dalej pytania. Żyjemy też w świecie zróżnicowanym, więc zawsze gdzie indziej filozofia może przetrwać i potem wrócić do takiego społeczeństwa. No chyba, że zdarzy się tak, że jakieś społeczeństwo X, nie będę tu nazywał nacji żadnej, przy pomocy tejże sztucznej inteligencji zapanuje nad całym światem, narzuci swój Pax i tutaj jakikolwiek przymiotnik od narodowości możemy dopisać, w którym to świecie, czy w tym pokoju tejże cywilizacji czy narodu nie będzie miejsca na zadawanie krytycznych pytań i skutecznie będzie nas się trzymało z dala od filozofowania.
Ale nawet taka sytuacja, no ile ona może potrwać? 100 lat, 200 lat, no może nawet 1000, gdyby to była bardzo skuteczna polityka tłumienia filozoficznego myślenia. Ale myślę, że prędzej czy później, tak jak z entropią, tak i tutaj, dopóki będą homo sapiens na Ziemi, dopóty ta iskierka się gdzieś będzie tlić, jak tylko sprzyjające warunki nastąpią, to wybuchnie płomieniem. Więc końca filozofii nie będzie, dopóki będzie człowiek. Tak, jeśli przestanie homo sapiens istnieć w wyniku jakiejś katastrofy i naturaliści mają rację, to filozofii nie będzie. Ale znowu, może gdzieś na jakiejś planecie, a może na tej za kilkaset milionów lat wyewoluuje znowu jakieś życie z myślącymi istotami i mógłbym się założyć, ale i tak nie przegram tego zakładu, bo to już będzie zbyt późno, żeby szukać mnie, żebym spłacił dług, że filozofia w jakiejś postaci na nowo się pojawi. No to ja jeszcze mogę zapytać o to, jaka właściwie jest rola literatury w filozofii na przykład. To znaczy, czy to są tylko takie przykłady jakby do tego, żeby coś zobrazować, czy jednak literatura sama w sobie ma jakieś takie właściwości, które pozwalają tę rzeczywistość ująć w jakiś szerszy, bardziej elastyczny sposób niż filozofia. Można by powiedzieć, że oczywiście są różne przykłady literatury, ale dobra literatura jest po prostu innym nośnikiem niż tekst akademicki, w którym można sprzedać dobrą filozofię. I wydaje mi się, że oczywiście literatura może bawić, może sprawiać, że przeżywamy jakiś katarzis, wzbudzać w nas pewne emocje, uszlachetniać nas dzięki temu, że na nowo nauczymy się, przypomnimy sobie, jak to jest współczuć, jak to jest martwić się, jak to jest cieszyć się, powiedzmy, losami bohaterów. Że to są ważne funkcje, ale też ważna funkcja to jest, że można powiedzieć pewne rzeczy, które są po prostu filozofowaniem, ale mają tę przewagę nad, przepraszam, tekstem akademickim, że angażują całego czytelnika z emocjami, z wyobraźnią, no i przemieniają chyba skutecznie. Wydaje mi się, że na przykład taki króciutki tekścik Jorge Bucaya z tej seryjki chyba 26, jeśli dobrze pamiętam, historyjek do myślenia, może mieć większą moc przemiany umysłu czytelnika niż jakiś bardzo mądry traktat filozoficzny, którego być może nawet nie zrozumie taki czytelnik z ulicy, a i nawet fachowiec, jeśli zrozumie, to on go dotknie tylko na poziomie teoretycznym, a nie poczuje się dotknięty, zmotywowany emocjonalnie. Więc literatura, wydaje mi się, że bez niej filozofia byłaby bardziej uboga. Nie może być tak, że będzie tylko akademicka literatura filozoficzna, a nie będzie w literaturze pięknej. W ogóle jej nie będzie, albo będzie pozbawiona wątków filozoficznych. Byłaby wielka szkoda. A czy sama jakby typowo literatura naukowa jest, ma jakieś swoje odrębne, nie wiem, opisy estetyczne, czy jednak ona staje się estetyczna tylko przez to, że ma w sobie jakieś dodatki z literatury pięknej? Czy można zinterpretować to pytanie tak? Czy można napisać piękny tekst akademicki, który jest piękny w jakiś inny sposób niż byłby, gdyby był tekstem literackim? Wydaje mi się, że można. Że tak jak w muzyce, a podejrzewam, że też i w literaturze, ale w muzyce to widać bardziej, w muzyce poważnej, kiedy mówimy o strukturze, że jest rozbudowana struktura i ona jest przemyślana do najmniejszego szczegółu i to wygląda jak piękny fraktal, tylko no, jest ścieżką dźwiękową podany, to wydaje mi się, że jeśli jest dobrze ułożony tekst od strony strukturalnej, to ta struktura też sprawia, że ma walory estetyczne taki tekst. Jasność, precyzja, uderzenie w punkt, czyli wypowiedzenie za pomocą bardzo małej ilości słów, bardzo dużej ilości treści. Oczywiście to ma swoje walory od strony takiej pragmatycznej, komunikatywnej, ale wydaje mi się, że też przeżywamy takie wartości tekstów czy własności na sposób estetyczny. Wzbudzają nas podziw, a wydaje mi się, że podziw to już jest taka kategoria, która przekracza granicę estetyczności, że idzie w stronę czegoś, co jest też piękne. Czy uważasz, że świat, w którym moglibyśmy tak sobie wyłączać i włączać emocje, byłby lepszym światem niż ten, który jest teraz, czy gorszym? Czy może takim samym? Nie
dam odpowiedzi ostatecznej, tak, dam taką tymczasową. Wydaje mi się, że warto jest czasami dać się zaskoczyć, bo emocje, przynajmniej z mojej perspektywy, tak jak trochę tam się emocjami zajmowałem, pełnią funkcję pewnego rodzaju percepcji. Tak? Czyli jeżeli ja bym sobie włączał i wyłączał, kiedy ja chcę, to prawdopodobnie przegapiłbym wiele rzeczy, które byłyby dostrzegalne dla mnie tylko za pomocą emocji, na przykład piękno, niekoniecznie tylko utworu muzycznego czy utworu literackiego, ale piękno pewnej sytuacji czy jakiegoś zachowania moralnego. Jak ja bym zapomniał włączyć tak te emocje, to ja bym nie dostrzegł, że ktoś postąpił szlachetnie albo że ktoś postąpił tchórzliwie. Więc lepiej, żeby te moje emocje działały autonomicznie, no bo to jest taki mój strażnik, który mówi, uwaga, coś wartościowego w sensie pozytywnym bądź negatywnym się dzieje. Jak ja bym je włączał i wyłączał, to pewnie bym mnóstwo przegapił. Więc lepiej, żeby one były ciągle włączone. Znaczy włączone to nie znaczy, że jestem ciągle emocjonalny, ale ten mechanizm percepcyjny jest jak fotokomórka, która gdy coś ważnego z jej perspektywy czy z perspektywy jej konstruktora się dzieje, to ona się wtedy uruchamia. Więc w tym sensie dobrze, żeby emocje były same się włączały, kiedy trzeba. Przy czym, jeśli dobrze rozumiem twoją też intencję twojego pytania, że czasami nam przeszkadzają emocje, tak, i nam zaciemniają obraz, no to muszą być to emocje dobrze skalibrowane. Czyli żebym ja nie reagował, to tak jak powiedzmy strach jest emocją, tak, i możemy sobie taki źle skalibrowany strach wyobrazić, przechodzi sobie taka mała mysz, tak, a ja reaguję tak, jakby to jakiś lampart albo tygrys właśnie ruszał w moją stronę, no to oczywiście nie chcemy takich przekalibrowanych emocji, chcemy, żeby one adekwatnie do sytuacji się uruchamiały, no ale jednak, no i tutaj my możemy coś ze swojej strony zrobić z naszymi emocjami. To nie jest włączanie i wyłączanie na życzenie, ale to jest manipulowanie przy swoim mechanizmie emocjonalnym. Nie wiem, jak to robić. Znaczy, wiem, jak sam sobie z tym radzę, ale różni ludzie są różni i niekoniecznie to samo pomaga każdemu. Ale dobrą metodą jest refleksja. Czyli jeżeli coś jawi mi się w taki sposób, że budzi we mnie pewne emocje, powiedzmy, że będzie to strach, to dobrze jest na to spojrzeć z dystansu, z szerszej perspektywy i pomyśleć sobie, czy ta reakcja jest zasadna, czy nie jest zasadna i do jakiegoś stopnia to działa. W pewnym stopniu niekoniecznie działa, bo wiemy, że emocje jednak mają taki charakter, jak to mówił Arystoteles, jak obywatele w demokracji mają swoją wolę, w cudzysłowie, trzeba z nimi negocjować, a nie po prostu, że słuchają się naszej woli, tak jak mięśnie się słuchają, kiedy podejmują decyzję, żeby podnieść rękę. Więc oprócz refleksji coś jeszcze, na przykład praktykowanie, oswajanie się na przykład z tymi rzeczami, które wzbudzają w nas nadmierną reakcję, żeby po pewnym czasie, to jest trochę tak jak z jedzeniem pikantnych potraw. Tak, na początku możemy zakasłać się, ale w miarę czasu oswajając się z nimi już nie przereagowujemy i być może tak mogło być z emocjami. Oczywiście są różne poradniki psychologów, warto też ich słuchać. Jeden z nich to jest na przykład oddychanie głębokie, które wycisza system nerwowy, tam uruchamia chyba nerw błędny, jeśli dobrze pamiętam nazwy, ale to już jest nie moja działka, więc tu się nie będę wypowiadał. Natomiast można tam też coś z tej dziedziny od psychologów sobie podczytać i zastosować w swoim życiu. I tu jest ta pozytywna część, że dobrze jest móc tak manipulować swoimi emocjami, kiedy dojdziemy do wniosku, że one przereagowują albo niedoreagowują. I gdy już je uregulujemy, to je zostawmy już, niech one tam pilnują same, kiedy się mają włączać czy wyłączać. Tak, to ja się z tym zgodzę jeszcze. Myślę, że warto zwrócić uwagę na to, że czy na przykład spadłby wskaźnik przestępczości na świecie, bo do wielu zbrodni właśnie prowadzą emocje zbyt duże. I w takim świecie moglibyśmy je wyłączyć i w taki sposób umielibyśmy się opanować. No, pytanie na pytanie. Czy chcielibyśmy żyć w takim świecie, że ktoś podejmuje takie decyzje za nas, żeby włączyć czy wyłączyć nasze emocje. Na przykład nauczyciele robią konsylium. O, Kowalski to przereagowuje. No to mamy tutaj jakiś zdalny sterownik, tak? Redukujemy mu emocje, żeby był trochę bardziej zneutralizowany. Tak? Ewentualnie on jest ciągle się nudzi, podkręcamy mu emocje zainteresowania, żeby się bardziej skupił na lekcjach.
Owszem, z perspektywy takich zarządców społecznych to jest może nawet pożądane, ale z perspektywy każdego z nas to chyba wolimy, żeby inni nie manipulowali. O ile im na to nie pozwolimy, tak? Możemy pójść do psychologa i poprosić o radę. Chyba nie chcielibyśmy, żeby to robił ktoś za nas, chyba że twoje pytanie było szersze, że właśnie obejmowało również sytuację, w której to my sami zgłaszamy się do specjalisty, żeby nam zainstalował odpowiedni, nie wiem, jakiś potencjometr, który, albo całą gamę takich potencjometrów, którymi sobie możemy regulować własne emocje. Na przykład mówimy rzeczy w gniewie, których żałujemy potem, tak, i sobie taki coś zainstalujemy i redukujemy gniew. I nie umiem odpowiedzieć na pytanie, na tę część pytania dotyczącą takich sytuacji, gdzie my możemy z własnej woli manipulować. To prowadzi w stronę bardziej skomplikowanych dyskusji o transhumanizmie na przykład. Jestem zwolennikiem jednak takiego, jak na razie, tak? Nie mówię, że jestem przeciwnikiem tych bardziej zaawansowanych technologicznie metod, ale jak na razie nie ufam im i wydaje mi się, że taka praca nad sobą, standardowa, klasyczna praca nad sobą, czyli przez budowę swojego charakteru, angażowanie się, właśnie oswajanie się z sytuacjami, w których coś budzi nas lęk albo gniew i uczenie się reagowania. Na przykład dobrą metodą jest wyobrażenie sobie w sytuacji, w której wiemy, że moglibyśmy wybuchnąć gniewem i przepracowanie pewnego scenariusza. Tak, postanawiam sobie, że zanim zareaguję, to policzę do 10, a potem powiem coś, co nie obrazi mojego rozmówcę, tylko skłoni go tak w miarę do otwartości jakiejś, do dyskusji. A jak to nie zadziała, to znowu policzę do 10. I mogę przegrać. To jest trochę tak jak z symulacjami, nie wiem, jazdą samochodem na komputerze, potem siadam do samochodu i puszczam kierownicę. Może się tak zdarzyć, ale wydaje mi się, że im więcej takich ćwiczeń będziemy robili, to tym większa szansa, że za którymś razem tej kierownicy nie puścimy i nie wylecimy z trasy, tak, żeby będziemy jechać tam, gdzie chcieliśmy. A myślisz, że może dojść do takiej sytuacji, że coraz więcej osób zacznie na stałe wyłączać swoje emocje i w końcu, no może nie, że wszyscy je wyłączą, ale także większość świata je wyłączy? Nie wierzę w to. Powiem teraz dlaczego, ale to odpowiedź będzie historyjką. Jak ktoś będzie chciał sobie przeczytać te opowiadania Jorge Bucaya, to niech teraz zatka uszy. Historia ma tytuł El Buscador, poszukiwacz. Zresztą jeden z eksperymentów filozofii nawiązuje do tej historii. Pewien człowiek wyruszył w świat szukając czegoś. Nie wiedział, czego szuka, ale postanowił znaleźć to, czego szuka. I w tej swojej podróży trafił do pewnego miejsca, które na pierwszy rzut oka wyglądało jak taki japoński ogród z kamieni. Ale były tam też takie większe kamienie i kiedy podniósł jeden z nich, zobaczył, że pod spodem jest inskrypcja. I tam jest napisane na przykład Jorge żył lat 3. Gdzie indziej podnosi i patrzy, jest napisane Gabi żyła lat 4. No i tak po kolei, w sumie najdłużej ktoś żył może 4,5. No i usiadł i zapłakał nad losem, jest tak fajnie napisane, zapłakał nad losem tego smutnego pueblo, które musiało pochować tak wiele dzieci. I kustosz tego cmentarza, mi się okazało, że to jest cmentarz, podchodzi do niego i mówi, cudzoziemcze, dlaczego płaczesz? No, on mu powiedział, dlaczego płacze. Na co kustosz odpowiada, widzisz, powiem ci o pewnych zwyczajach naszego ludu, co pozwoli ci jakoś pogodzić się z tym, co tutaj zobaczyłeś. Otóż, jak każdy z nas kończy, i teraz nie pamiętam, 15-16 lat, dostaje taki zeszyt. I w tym zeszycie ma obowiązek wpisywać, gdy na przykład miał pierwszy pocałunek, to ma napisać, kiedy się zaczął, kiedy się skończył. Jak spotkał się z przyjacielem, który wrócił z dalekiej podróży i to było takie doniosłe emocjonalnie przeżycie, to znowu ma napisać, zaczęło się, skończyło się. I jak, albo jak przeczytał fascynującą książkę, zaczęło się, skończyło się. I jak umiera taki człowiek, to my liczymy wszystkie te minuty, godziny, no i wtedy piszemy, ile żył. Bo tylko tyle żył, ile miał tych doświadczeń. No i ja interpretuję tę bajkę w ten sposób, czy to opowiadanko, że to jest opowiadanie o emocjach, które nam się zdarzają, że jeśli wyłączamy emocje, to tracimy kontakt z wartościami. Od razu jesteśmy, to tak jakby ktoś wyłączył sobie wzrok i nie widzi kolorów. Wartości są postrzegane przez pryzmat emocji. I życie jest wtedy godne przeżycia, kiedy zdarzają się wartościowe rzeczy. Oczywiście jest druga strona medalu, są negatywne wartości, tak? Jest cierpienie, są negatywne emocje, jest zło, które też doświadczamy za pomocą, percepujemy, czy doświadczamy taki sposób jak percepcja wzrokowa, czy słuch. No i oczywiście, no, jak to mówią, nie ma
nie pamiętam teraz, jak mamy awers i rewers monety, tak? Nie ma jednej strony bez drugiej strony, no ale taka jest cena, jaką musimy zapłacić za życie z treścią. Emocje są treścią życia. Takie jest przesłanie, moim zdaniem, tej historyjce. Więc nie wierzę w to, że ludzie będą wyłączali te emocje, no bo to jest tak jakby per analogiem, tak? Będą ludzie mogli wyłączać sobie wzrok. Może by się przespać, zasnąć, to może to na parę godzin jest potrzebne, żeby się odciąć od świata, od bodźców. Ale na całe życie to raczej nie grozi nam to. Okej. To ja chciałem zapytać o to, czy uważasz, że kiedy weźmiemy jakiekolwiek dobro, jakby doprowadzimy je w pewien sposób do ostateczności, to czy na końcu tej drogi zawsze ono przemienia się w jakieś zło? Znaczy chodzi o to, kiedy mamy jakieś dobro, które jakby no, uznajemy za obowiązujące, tak? I chcemy jakby wokół niego wszystko kształtować, no to właśnie poprzez takie konsekwentne działanie prowadzimy trochę do tego, że no jesteśmy zaślepieni, tak? Albo chcemy innych ludzi jakby koncentrować. Zinterpretuję, bo to pytanie można różnie interpretować, ale zinterpretuję je następująco, że jeżeli jest jakaś rzecz warta dążenia, to można przedobrzyć w dążeniu do tej rzeczy, tak? Że możemy na przykład stać się redukcjonistami, zredukować wszystko tylko do tej jednej rzeczy i w ten sposób zamiast dobrego końca, tak, mamy zły koniec. Mhm. Czy tak możemy zinterpretować to pytanie? Tak, myślę, że... Czyli jak ktoś mówi, że liczy się tylko filozofia i poświęca rodzinę, poświęca przyjaźnie, poświęca inne dyscypliny, jakieś w sensie sport, literatura piękna i tak dalej, bo tylko chce robić karierę. I może też wtedy uznać, jakby, że to liczy się też dla wszystkich wokół, nie tylko dla samego. Ewentualnie no, można jakąś polityczną wersję wymyśleć, tak? Że mamy marksistów i wtedy przez pryzmat filozofii Marksa wszystko interpretujemy, a co nie pasuje, to ucinamy. No ale to wydaje mi się, że odpowiedź jest oczywista, także to jest zawsze niebezpieczne, bo nie ma czegoś takiego jak taka, jak to ładnie nazwać, monobonia. Nie wiem, czy takie słowo istnieje, ale że jest tylko jeden rodzaj dobra i wszystko inne jest, jako niebędące tym rodzajem dobra, niedobrem, tak? Czyli złem i musimy teraz organizować życie tylko wokół tego jednego dobra. Ale per analogia można mówić, jest tylko jedna religia, tak? Jest tylko jeden system polityczny, jest tylko jeden naród, czyli jakiś rodzaj takiego niebezpiecznego redukowania, którego należy unikać. Ale może chodziło tobie o coś innego jeszcze i wtedy możesz dopowiedzieć pytaniu. Znaczy, przede wszystkim chodziło mi o to, że coś może być nawet słuszne, to znaczy, że nie jest to wcale rzecz zła, no właśnie jest to dobro, ale że po prostu jakby doprowadzone do ostateczności, czyli teoretycznie jakby stosujemy tutaj tę cały czas dobrą drogę. Mamy jakiś, nie wiem, jakąś wartość, która jest dobra, bo po prostu taka jest, ale kiedy zbyt kurczowo właśnie się jej trzymam, ona po jakimś czasie musi się przemienić w zło. To znaczy chodzi o absolutyzowanie, tak? Jakiegoś konkretnego dobra. Myślę, że dobrą odpowiedzią dla tych, którzy mają czas i ochotę, żeby poczytać sobie teksty filozoficzne, to jest zajrzeć do książek Williama Davida Rossa, właściwie do jednej książki, The Right and the Good. Ona chyba nie jest przetłumaczona na język polski, ale no, można przeczytać. Moją książkę jest jeden rozdział na ten temat o poznaniu dobra i zła. Co takiego tam jest? Nie ma czegoś takiego jak absolutne dobro, tylko są pewne, jeśli chodzi o działania, o dobro moralne, są pewne, jeśli można tak powiedzieć, tendencje do słuszności w działaniu. I ten autor mówi wtedy, że to jest dobro prima facie. Czyli na przykład pomaganie ludzi jest prima facie dobre. I jeżeli stoję w sytuacji, gdzie ktoś domaga się pomocy, nie w sensie, że mówi pomóż mi, pomóż, ale sytuacja jest taka, że wzywa mnie do niesienia pomocy, to prima facie powinienem tę pomoc znieść. Ale słowo prima facie tutaj oznacza, że to nie jest ostateczna odpowiedź na pytanie, czy powinienem pomagać, czy nie. Tylko to jest, że istnieje, powiedzmy, że mam taką wagę, pomóc czy nie pomóc. Że na szale pomóc jest jakiś ciężarek, który powinniśmy położyć. Czy ta sytuacja domaga się. Ale mogą być jeszcze jakieś inne moje obowiązki, które w tej sytuacji domagają się rezygnacji z pomocy, a zrobienia czegoś innego.
Powiedzmy, że w tej chwili biegnę do innego miejsca, w którym jestem lekarzem, ktoś tam ma umrzeć, tak? A tu obok jakaś staruszka przewróciła się, nie umrze, trochę pocierpi, a zaraz za 5 minut, za 10 ktoś przyjdzie i pomoże wstać, ale ja muszę biec, bo ktoś za chwilę może umrzeć, jeśli ja się spóźnię. No mam obowiązek pomóc tej staruszce, ale mam też obowiązek niesienia życia, ratowania życia. I na szali muszę położyć oba dobra, w cudzysłów dobra, tu są oczywiście obowiązki, więc ja troszeczkę jakby zmieniam język, ale o dobru prima facie też można mówić. Więc ja nie absolutyzuję tego dobra, widzę jego ciężar, ale on jest ograniczony. Tak? On może przegrać konkurencji z innym dobrem, jeśli one nie mogą być jednocześnie dwa zrealizowane i wtedy okazuje się, że no, nie będę tego dobra realizował. Teraz wracając, ktoś mówi, pomaganie jest dobre, ale są sytuacje, w których pomaganie będzie nieroztropne. Na przykład mam sąsiada, który zawsze przychodzi do mnie i mówi, daj mi stówę, no, nie mam co jeść i tak dalej. I ja tak chcę mu pomagać, że zawsze mu tę stówę będę dawał, a potem dowiaduję się, że on zawsze idzie do pubu i tę stówę przepija i tak w kółko. Powiedzmy, że ta stówa dla mnie to nie jest wielki wydatek, więc mógłbym tak przez wiele lat pomagać, no bo powinienem pomóc. I to byłoby takie absolutyzowanie. Oczywiście ktoś może powiedzieć, nie, to jest zły przykład, bo tu chodzi o to, żeby pomóc roztropnie, żeby pomóc de facto, a nie tylko jakby pomóc. Więc może ten przykład nie był najlepszy, może powinienem wymyśleć inny, ale żeby tak nie przedłużać tej odpowiedzi, ta idea dobra prima facie, obowiązku prima facie pozwala uniknąć tej konsekwencji absolutyzowania dobra, ponieważ nie licząc może Boga, ale to jest i tak tajemnica, w jakim sensie Bóg jest dobry i czego Bóg chce, więc i tak jesteśmy skazani na naszą ludzką perspektywę. Z tej ludzkiej perspektywy wiele rzeczy jawi się jako dobre, czasami są w konkurencji do siebie i nie możemy absolutyzować żadnej, żeby się nie usztywnić, żeby roztropnie w konkretnych okolicznościach raz jednemu dobru dać pierwszeństwo, raz innemu dobru dać pierwszeństwo. I wtedy chyba unikniemy tej pułapki absolutyzacji. Okej, no to tak mogę jeszcze zapytać w sumie, będzie takie dość ogólne pytanie, ale dotyczące właśnie tolerancji, to znaczy czy są jakieś takie właśnie konkretne założenia, które miałyby pomagać w tym, kiedy na przykład nasz system wartości wyklucza się w jakiś sposób z innymi systemami wartości, no i jakby wydaje się nam gdzieś zrozumiałe, że należy to właśnie w jakiś sposób próbować żyć wspólnie, właśnie tolerować, ale czy tutaj jest konieczność wyznaczenia jakiejś granicy, czy konkretnego dostosowania? Myślę, że zanim odpowiem na to pytanie, to muszę powiedzieć kilka słów na temat tego, co rozumiem przez słowo tolerancja, bo no, mamy przynajmniej dwie możliwe interpretacje tego terminu. Jedna jest taka, i zresztą są dwie nazwy ukute dla tych, negatywna i pozytywna tolerancja. W świetle tego rozumienia pozytywnego tolerancji, czy tolerancji pozytywnej, to jestem tolerancyjny wtedy i tylko wtedy, gdy z radością akceptuję fakt, że ktoś powiedzmy ma jakiś tam pogląd, który nie jest moim poglądem. Powiedzmy, że ja nie wierzę, że Ziemia jest płaska, ktoś wierzy, mówię, o jak bardzo się cieszę, że jesteś i zrobię wszystko, żeby twój pogląd nie zaginął. Tak? Że będę go wspierał aktywnie. To jest przykład pozytywnej tolerancji. Natomiast negatywna tolerancja, która wydaje mi się bardziej sensowna jako termin tolerancja, bierze się z tego, że słowo tolerować z łacińskiego oznacza znosić, tak jak znosić ból i znosić jakiś fakt, który jest przenośnie dla mnie bolesny. Znosić to znaczy nie próbować zwalczać za pomocą, nie wiem, przemocy, środków prawnych i tym podobne. I wtedy fakt, że ktoś, powiedzmy, z mojej perspektywy ma pogląd, który mnie wydaje się naiwny bądź głupi, ja nie przeciwdziałam tej osobie. Tak? Masz prawo do takiego poglądu, jesteś osobą wolną, możesz nawet publikować sobie, pisać książki i ogłaszać wszystkim, że Ziemia jest płaska. Ja nie będę oczywiście będę z tobą dyskutował i nawet jeśli będę uważał, że warto jest z tobą dyskutować, to będę innym ludziom mówił, dlaczego Ziemia nie jest płaska, ale ograniczę się do dyskusji, za tym nie będą szły działania typu zakażę ci albo jak będziesz szedł na ulicy, to będę wytykał ci palcami, o, płaskoziemiec, płaskoziemiec i będę, jest takie angielskie słowo mock, po polsku chyba prześmiewać się, tak, albo
poniżać tę osobę, więc tolerancja polegałaby na w negatywnym sensie, ograniczeniu swojego działania, nie zwalczaniu cudzych poglądów za pomocą przemocy, poniżania i tym podobnych działań. Czasami również może wymagać sytuacja, pamiętajcie o tych prima facie, o obowiązkach, ja mogę nawet być zobowiązany, żeby powstrzymać się wręcz od argumentacji, być może niekoniecznie w kontekście płaskoziemskich poglądów, ale na przykład pewnych religijnych albo jeszcze innych związanych już bardziej może z emocjonalną sferą, a mniej ze światopoglądem. No, są różne sytuacje, gdzie tolerancję można okazywać. Czasem mówimy o rasach, tak? I wtedy bycie tolerancyjnym to tolerowanie osób innych ras. To tutaj tolerowanie, tu już można powiedzieć, że to nie jest kwestia poglądów, więc dyskusja nie ma żadnego. To ja ograniczę się tylko do dyskusji. Tutaj wręcz powinienem, tutaj właściwie nie ma sensu mówienia o tolerancji. Tu musimy mówić o akceptacji. Tu musimy mówić o daniu komuś pozytywnego sygnału, że szanujemy tę osobę jako osobę. Więc słowo tolerancja chyba nie powinno się stosować, w tym negatywnym znaczeniu tego słowa, do takich rzeczy jak kolor skóry. Raczej tylko tam, gdzie mówimy o dobru lub złu moralnym, a raczej złu moralnym bądź złu epistemicznym, w sensie fałszywych przekonań. No i teraz jak pytamy się o tolerancję, to ja byłbym bardzo zadowolony, gdyby w naszym społeczeństwie dominował ten dyskurs o tolerancji negatywnej, natomiast akceptacja pojawiałaby się nie tam, gdzie mówimy o poglądach i zachowaniach, tylko gdzie mówimy o rzeczach, które są poza naszą kontrolą. Tak jak ktoś jest, powiedzmy, jakąś chorobę ma, albo ma po prostu inną rasę, albo naszym zdaniem jest brzydki, w cudzysłów. I możemy jakieś mieć negatywne opinie na temat tej osoby tylko dlatego, że ma krzywy nos, tak powiedzmy. To jest, że może dorosłych to nie dotyczy, ale pamiętacie, jak to było w podstawowej szkole, jak dzieci wyśmiewały się z innych dzieci, ponieważ nie wyglądały tak, jakby można było tego oczekiwać. Więc tutaj mógłbym mówić o akceptacji, a nie tolerancji. Słowo tolerancja to wręcz jest obraźliwym w tym momencie. Ja ciebie toleruję, to nie oznacza, że cieszę się, że jesteś, tylko właśnie znoszę twoją obecność. No i teraz po tym wyjaśnieniu muszę sobie przypomnieć, jakie było dokładnie pytanie. Mam nadzieję, że też pamiętasz. Czy pytanie było bardzo ogólne, dotyczące tego, takich założeń związanych z tym, czy konieczne jest wytyczenie jakiejś granicy w sytuacji? Jakie są granice tolerancji? Więc no, tutaj już dałem częściową odpowiedź, że tam, gdzie mamy akceptować, to w ogóle tolerancja się nie stosuje. To jest jakiś rodzaj granicy, tak? Ale to jest inny rodzaj granicy niż ten, o który ty pytałeś, bo ty raczej pytałeś o to, kiedy wręcz powinniśmy nie tolerować. No to wydaje mi się, że tam, gdzie mamy do czynienia z tak zwanym absolutnym złem. Czyli ja mogę mówić, że fakt, że mój sąsiad pali papierosy albo klnie, albo że, nie wiem, jest wyznawcą płaskiej ziemi, albo że ma jakieś dziwne praktyki, które z mojej perspektywy są nieracjonalne, no to tutaj tolerancja powinna się stosować, natomiast absolutne zło, to, żeby próbować je zdefiniować, to jest taki rodzaj zła, co do którego wszyscy bez względu na kulturę, albo prawie wszyscy, się zgadzamy, że jest czymś złym, czyli na przykład torturowanie dla przyjemności. No tutaj ktoś by powiedział, że może to nie jest przykład zła, na który wszyscy się zgadzamy, że jest złem, ale przymuszanie kogoś do swojego światopoglądu, co jeszcze możemy tam wymyśleć? Wmawianie komuś, że jest naszej narodowości, chociaż uważa, że jest innej narodowości, to a propos konfliktu na wschodzie, na wschód od nas. Można by więcej takich przykładów podać, gdzie mówimy, że mamy do czynienia ze złem absolutnym. Myślę, że niewolnictwo jest kolejnym takim przykładem. Jasne. To jeszcze wrócę na chwilę. Możemy w sumie tak na koniec jeszcze chyba, nie wiem, czy chcesz jeszcze wrócić do któregoś tematu? Myślę, że może, żeby nie przedłużać zbędnie. Tak, myślałam o takim już końcowym w sumie pytaniu, które by było dość proste właściwie w założeniu i polega na tym, czy gdybyś miał taką okazję, dzierżąc jakąś władzę absolutną, ale w znaczeniu takim metafizycznym trochę, usunąć jedną rzecz ze świata, nie usuwać niczego, ale czy zdecydowałbyś się na coś takiego, czy jednak byś pozostawił wszystko tak, jak jest? No, nie mogę powiedzieć, że jestem takim w pełni konserwatywnym konserwatystą, ale mam takie ciągoty, więc ogólnie
Bałbym się manipulować przy tym mechanizmie świata. Raczej czułbym się jak 4-letnie dziecko, któremu dano komputer, hardware otwarty i weź coś tam zmień. No tak. Tak? Nie podoba mi się to, że szumi, więc coś zmienię i nagle okazuje się, że szumi jeszcze bardziej. Więc chyba bym nie skorzystał z takiej władzy. No, chyba że jednocześnie otrzymałbym dar pełnego rozumienia wszystkiego, co w świecie jest i jak powinno być, to wtedy może bym zaryzykował, ale obawiam się, że jeżeli taka możliwość by istniała, to by oznaczało, że już istnieje ktoś, kto ma tę możliwość. I skoro ten ktoś tego nie robi i nie zmienia tego świata diametralnie, to znaczy, że może tak miało być. I tak po leibnicowsku, a propos problemu zła, no może jesteśmy w procesie do czegoś i ja bym ten proces wręcz zaszkodził temu procesowi, niż pomógł, dokonując jakichkolwiek zmian. Rozumiem. To teraz chyba już przejdziemy jakby do pytań, które nie zostaną zadane przez nas, ale przez naszych widzów, naszych słuchaczy. I tutaj właśnie podzielimy się nimi. O, pytanie od pani Anety Rumak. Panie profesorze, czym jest szczęście? Czy da się je zdefiniować jednoznacznie? Tatarkiewicz, chyba nie tylko on, widział szczęście jako satysfakcję z życia. Czy wobec tego spotkanie wartościowej osoby to coś w rodzaju farta? Przyznam, że frapuje mnie ten problem od jakiegoś czasu. Czy mógłby się pan jakoś do tego odnieść? Dziękuję za ciekawą audycję. Czy tak, z jednej strony mamy to, co pani powiedziała w tym pytaniu, rozumienie szczęścia jako, ja tu dodam, uzasadnionego przekonania, że moje życie jest dobre, czyli ta satysfakcja jest uzasadniona, a ono zostało przeciwstawione temu trafowi czy fartowi ze spotkania wartościowej osoby. Ale ja mogę mieć satysfakcję z tego faktu, że poznałem tę osobę, że trafiła mi się w życiu taka szansa, że nie wiem, jechaliśmy pociągiem, poszedłem na studia i spotkałem kogoś takiego. Więc jedna koncepcja jest w stanie objąć drugą, ewentualnie to zdarzenie i wchłonąć. Czy pierwsze zdanie było takie, czym jest szczęście? Tak, czym jest szczęście i czy da się je zdefiniować jednoznacznie? No, wydaje mi się, że są dwa komponenty w szczęściu. Jest jakiś obiektywny zbiór dóbr, które są moim udziałem i jest możliwość uświadomienia sobie, że te dobra są moim udziałem, która właśnie ujawnia się w tej satysfakcji. A dlatego to słowo uzasadnione jest ważne, bo ono odwołuje do tego obiektywnego zbioru dóbr. I to jest taka bardzo ogólnikowa, no w duchu tatarkiewiczowskim, definicja szczęścia. Natomiast dla różnych ludzi być może różne zbiory dóbr będą bardziej pożądane niż inne. A czy istnieje jakiś super uniwersalny zbiór dóbr, który każdy chciałby pragnąć? Znowu musielibyśmy wejść w dyskusję naturalizm, supranaturalizm i zastanawiać się, kim jest Bóg i czy Bóg mógłby być takim dobrym, ale jakby to powiedzieć, nie mam zbyt wielu doświadczeń, żeby tutaj coś mądrego powiedzieć. Dobrze, dzięki. Dziękuję za pytanie. Tak, my też dziękujemy bardzo. Następne pytanie od pani Agnieszki Głębockiej. Jak pan profesor ocenia zwrot myśli filozoficznej w stronę posthumanizmu? Czy pan profesor dostrzega kryzys myśli humanistycznej w przestrzeni publicznej lub akademickiej? Czyli to są chyba dwa pytania, tak? Bo ten posthumanizm, chyba że posthumanizm ja już sobie zinterpretowałem jako pewną formę transhumanizmu, a to może być jeszcze nihilizm jakiś, jako pewna forma no, utraty naszej wrażliwości na człowieczeństwo i wartości humanistyczne. Ja jestem optymistą, więc chyba nie jest tak źle. Oczywiście zawsze było zło i pewnie zawsze będzie, natomiast sam fakt, że możemy sobie tutaj dyskutować i że są osoby, które chcą słuchać takiej dyskusji i no za mną nie ma półki, półka jest naprzeciw mnie, jest dostęp do wiedzy. Żyjemy w bardzo dobrych czasach. Oczywiście może być i katastrofa ekologiczna i ona sprawi, że wszyscy przestaniemy istnieć być może za jakiś czas i to będzie tragedia, również z punktu widzenia humanistycznego czy wartości humanistycznych. Ale no, bądźmy optymistami. Miejmy nadzieję, że uda nam się, jeżeli rzeczywiście zmierzamy ku katastrofie, to uda nam się wyhamować na czas. Natomiast chyba nie było takiego okresu historycznego, który mógłby konkurować z możliwością uprawiania filozofii, rozmawiania o sensie życia. Raczej, jak pisze John Hick w jednej ze swoich książek, gdyby policzyć wszystkich ludzi, którzy do tej pory istnieli,
to ci, którzy mieli taką szansę, jak my teraz sobie dyskutować na takie tematy, to jest jeden promil, a może nawet promil promila, a cała reszta to albo nie dożyła 5. roku życia, albo cierpiała z głodu, albo walczyła o przetrwanie, albo przeżyła jakąś traumę wojenną. Więc w sumie chyba jest teraz więcej tegoż dobra, jest bardziej skumulowane niż kiedykolwiek w historii, więc bądźmy dobrej myśli. Bądźmy dobrej myśli, to dobre tak przesłanie. Jest. Też dziękuję za pytanie. Bardzo dziękujemy za pytanie. Następne pytanie od pana Bartosza Domagały. Czy na łamach miesięcznika może być merytoryczna odpowiedź na krytykę filozofii ze strony profesora Andrzeja Dragana, który publicznie wręcz obraża filozofię, sam tak naprawdę prezentując stanowisko filozoficzne zwane fizykalizmem? Myślę, że zawsze można, jak ktoś napisze taki tekst i ten tekst będzie na tyle dobry, żeby go opublikować, to zawsze jest taka możliwość. Natomiast jest zawsze druga jeszcze możliwość, mianowicie, która jest, nie ogranicza nas papier, jeśli chodzi o tą drugą możliwość, to opublikować na naszym portalu online artykuł. I tam chyba mamy dział polemiki, wręcz zachęcamy do pisania takich polemik. Dziękujemy też za pytanie. I ostatnie pytanie, z tego co mi się wydaje, od pani Julii Dobranowskiej. Pozdrawiam. Czy intuicja jest czymś obiektywnym, czy raczej subiektywnym? Ku której koncepcji skłania się pan profesor? To znowu zależy, co rozumiemy przez samo słowo intuicja. Tak? Jeśli przez intuicję rozumiemy angielskie gut feelings, czyli jakieś poruszenie gdzieś tam, tak zwane motyle w żołądku, to nie ufałbym za bardzo takim intuicjom, ale to nie znaczy, że one są niepotrzebne, bo one też mogą odgrywać jakąś rolę w poznaniu wartości. Jak już mówiłem o emocjach, tak, że pełnią taką funkcję, ale emocje też ulegają, też ulegamy iluzjom, jeśli mogę tak powiedzieć, tak jak wzrokowym, Fata Morgana, to są iluzje emocjonalne. Teraz tak wprost odpowiadając. Każda intuicja jest subiektywna w tym sensie, że jest intuicją jakiegoś podmiotu moralnego, jakiegoś subiektu, tak, kogoś, kto ma wewnętrzną, subiektywną perspektywę i w tej wewnętrznej, subiektywnej perspektywie ona się ujawnia. Więc w tym sensie każda jest subiektywna. Natomiast nie wiem, czy każda, ale wiele intuicji, na przykład intuicje intelektualne, ale również te emocjonalne, są mechanizmami, które mają na celu odkrycie czegoś na zewnątrz świata, w świecie, przepraszam. I w tym sensie mają wymiar obiektywny. Ale ponieważ jako ludzie jesteśmy ułomni w naszym poznaniu, to i te nasze intuicje są ułomne i one co najwyżej mogą służyć jako punkt wyjścia poznaniu świata, czy wartości, dobra, zła, ale też w matematyce mamy intuicję, w logice. No i teraz chodzi o to, żeby zaczynając od tego punktu wyjścia wzmacniać uzasadnienie dla naszych przekonań. I do tego jest potrzebna dyskusja, ścieranie się poglądów, budowanie czegoś, co bym za Johnem Rawlsem nazwał refleksyjnej równowagi, gdzie wzajemnie wspierają się z jednej strony intuicje emocjonalne, z drugiej intuicje intelektualne, jakieś teorie, które uznajemy za prawdziwe, doświadczenia różnego rodzaju. No i między nami te różne nasze głosy też się harmonizują. Im większa harmonia, tym większa szansa, że wyeliminowaliśmy błąd. Niemniej bez intuicja jest trochę jak paliwo w silniku. Bez niego nie zaczniemy tego procesu. Dziękuję bardzo za pytanie i za odpowiedź. Dziękuję za bardzo miłą rozmowę. I wydaje mi się, że to właśnie było ostatnie pytanie, tak więc my też bardzo dziękujemy. Dziękujemy. Profesorowi Arturowi Szucie, naszemu redaktorowi naczelnemu. I Państwu po drugiej stronie tego wirtualnego świata. I wszystkim widzom, słuchaczom bardzo jeszcze raz dziękujemy.